have one other and it's a marriage and men them John. Can't have none, you can't Nie wiem, czy to dobra oznaka, czy nie. Siemanko wszystkim. Siema Rafał N, panie Rafik Official, pan Noiskiller jest na czacie, zaraz też będzie na Discordzie. Będziemy mogli się zapytać o pewne rzeczy golfowe. Priviet, siema. Witam pan Ferdek Kiepski, witam panie Ferdynandzie, panie Damianu, siemano, Klaudia, świma. Też może być świma w sumie. Jak zacięło na początku, to będzie dobry stream. Właśnie ciężko mi określić, czy zacięło. No, chyba nie zacięło. Ale kamer jest dużo, więc mimo tego, że nie zacięło intra, to stream może być dobry, nie? Gandhi, hejka, Bob Budowniczy, elo, Bob Budowniczy zawsze da radę. W ogóle ochroniarz dzisiaj jest też online. Nagłaśniałem to na Facebooku i na innych takich rzeczach, innych takich portalach, ale to nagłośnię jeszcze tutaj na czacie, że pan ochroniarz z poprzedniego streama też jest online. I w ogóle doszła nowa budka ochroniarska. Ona kiedyś była, ale myśleliśmy, że to jest Ukraina, więc przestaliśmy tam wchodzić, ale okazuje się, że to jest Singapur, więc chyba można tam wchodzić luźno. Duperita na dobry wieczór jest. No, jest, tak, jest też dużo kamer, które wróciły. Panie Eusebiusze, stop. Słucham. Czemu ty ignorujesz regularnie pana tutaj go 3 złote AK? Ja nie ignoruję, ja nie widziałem. Przywitaj się od dnia, nie. Dzień dobry, panie Gocha, 3 złote. Ej, w ogóle mnie rozjebało przed chwilą, bo ktoś zadał pytanie Blurafiemu na czacie moderatorskie i on ci zadał to pytanie, bo w sumie nie znał odpowiedzi. Destroy. Destroy w sumie, nieprawda. Mnie też już nie witata. No jak nie witata, An? Ale żeby każdego z osobna przywitać, to by nam godzin zabrakło dzisiaj. Pan z Dwojcem mi zadał takie pytanie. Chciałem się dowiedzieć u źródła. W sumie Antonina się mnie powinna zapytać, ja się powinienem Noisa zapytać, a Nois się powinien zapytać Bóg wie kogo. Jak pan będzie gotowy, panie Noisie, to proszę dzwonić. Tak, już wierzę, że Senat donaty wysyła. W każdym razie dziękuję. Mocny kasztan, siemka. Siemka. Ja tu jestem od banowania. Ej, ja w ogóle na początek streama chyba znów przesteruję. Się przyciszę. O, tak powinno być lepiej. Na początek streama puściłem playlistę z 2017 i myślałem, że chociaż jedna osoba załapie, że to było kiedyś, tyle lat temu. Nie dość, że nikt nie załapał, to mi jeszcze zaczęła głowa od tej muzyki boleć. Nie wiem, jak ja mogłem to puszczać i tym was katować w ogóle. Tyle czasu. Strasznie to było. Jeszcze miałem to na fulla włączone, żeby na streamie też było na fulla, słuchawki na uszach i jednak na nie głowa zaczęła boleć.
Ciekawe, w ile minut no i wyczyścił swój mikrofon. No, a dzwoni już, czyli chyba posłuchał, żeby wazeliny używać. Witam tu tego, masz tu na jakiegoś alkohola bożego. Pozdrawiam wszystkich akuratnych ludzi. Czyli został pan pozdrowiony, panie Noisu. Dziękuję, panie koronawirusu, ja pozdrawiam również. Jako człowiek akuratny, sprawiedliwy i tak dalej. To nie byłby donate, to nie był donate od Sedata, bo Sedat nazywałby się Sedat Buffe, ale nie bogów skłość Bessie. No to też prawda. Sedat Buffe nie daje donate'u, zacznijmy od tego. Sedat Buffe chce donate'y, ale on dawać chce nie donate'y, daje. Dokładnie, dokładnie tak. Bitam, panie Kamilu. Ej, zobacz, ile tu się ludzi namnożyło w ogóle. No to jest ta matka i córka i patologia deluxe. Za cała godzina w jednym łóżku brata. I syn, tak, właśnie, i brat, który... Matka w samych majtkach chodzi, córka z cycami prawie na wierzchu. No ta, to już są przygotowania, panie. Dziwne te wstępy do pornoli. Ej, to może po prostu seksy. Oni i tak wyłączą, chyba że My Dick Big, bo to ten facet bardzo lubi słuchać tej piosenki. Kto w ogóle pamięta tą kawerę, niech napisze jedynkę na czacie. Dużo osób musi pamiętać. Ja tutaj nagłośnię, jak nikogo nie będzie, to dalej po prostu. Ja bym tutaj tak z tym nagłaśnianiem, w związku z tym, że jest późna godzina tam, to tak z wyczuciem. Znaczy... Proszę pana. Ja przepraszam. Witam wszystkich, pan Michał. Witam, panie Michale, ale my już się witaliśmy. Witam, panie Misteriusu. Witam ponownie. WPZ, odezwę się na Facebooku. WPZ. Dobrze. 50 zł. Na dzisiaj też się odezwij po raz kolejny jeszcze. Trzeba będzie trzecią paczkę pakować. Będzie skrypt na grzebanie w śmietnikach? Już jest napisany taki skrypcik. Nawet. Można grzebać. Przeglądnijcie sobie właśnie. Dołączcie nawet dla samych, żeby popatrzeć, co jest już zrobione na serwerze. Jest dużo rzeczy takich, co no nie ma ich na serwerach innych. Pijany cygan wraca do domu. Puszcza wielkiego pawia na podłogę. Na to rzucają się dzieci z łyżkami i wcinają póki ciepły. A cygan na to, gdzie? Bez chleba? Bez chlewka to się nie dajesz. 475 osób, 211 i znowu oglądają na lewo gdzieś tam na jakimś kurwa kradzionym internecie pewnie sąsiada. Zobacz, jak to pompuje w ogóle. To nagłośnię sobie. Druga 14. To raczej nie będzie Europa, nie? Ale już ktoś przyjdzie. Dyskoteka piękna, taka adekwatna na godzinę 2.14. Sąsiedzi zaraz w drzwi będą walić. Oni... Czego, kurwa, czego nas budzicie? Przecież to wy puszczacie tą muzykę. Nie, to pan puszcza tą muzykę. Nie, to nie, wy to pana. Dalej. Gdzie szoty? No na kanale Misterius i na TikToku Misteriusowe, a co? Są? Są. Są. Ja nie wiem, o co chodzi. Jak mówiłem, że będą, to będą. Ja nie mówiłem, na jakim kanale. Proszę pana. Pan wziął miliony, a tu człowiek musi od rana wycinać te szoty, przycinać, przerabiać. O, patrzcie, o, miseczka ogółem. Ło! Shortsy lepsze. Ja mam problem wycinać takie krótkie szoty, żeby nie trwały pół godziny, bo ciężko cały sens akcji zawrzeć, na przykład w 20 minutach. Wiesz co, to ewentualnie tak 30 sekund takiego jakiegoś śmiania, reakcji. W sensie, no jak ty się na przykład śmiałeś i że to już może zachęci, nie? No może tak. Czyli nieważne co się dzieje, ale beka jest po prostu. I może wtedy ktoś sprawdzi. Jest parawan, czyli może ktoś śpi? Ktoś się rusza tam w tym parawanie, to ja nie wiem co tam się dzieje. Ej, da się obrócić. Ej, tutaj byliśmy kiedyś, to jest to w Meksyku. Spizgany Grześ. Muszę przyciszyć faktycznie, bo jest bardzo głośno. Witam, panie Grzesiu. Spizgany Grześ. 20 zł. Ja się nie witałem. Witam was, informatyka i czat oraz Antoninę, sąsiadkę, którą boli duży palec. Całuję Grześ. Całuję Grześ. Dzień dobry, panie Grzesiu. Całuję Misterius. O.
czemu tam taki lag był? Wcześniej nie lagowało. Gdzie? No na tej poprzedniej przecież ludzie spali sobie. Słodko. Kuda. Czekaj, na poprzedniej. No jeszcze wcześniej. Jeszcze tam, wcześniej. Te, na tej meksykańskiej? A tutaj! A! Tu. A! Nie, pan za szybko leci, bo to nawet człowiek nie zdąży zobaczyć, o co chodzi. Panie, tutaj się miłość rozgrywa. Chce pan im to przerwać? Tak. Dobrze. Pies GPS za, czy nowa Wixa? Było dużo. Nowa Wixa, ale tak po jednej nutce. Tak? Okay. Po dwóch nutkach ewentualnie. Okej. Okay. Poszła po nutce. Zero reakcji. Druga nutka. U nas poszła po nutce, im pójdzie po... Hej, a dużo mi ominęło? Nie, dopiero się zaczęło. Niech pójdzie po ciężkiemu. To jest mocny wietnamski sen, proszę pana. Mnoga sake było załadowane. U nas sake mnoga, da? No co jest? A jest w ogóle pogłos? Bo ja tak... Jest, jest. Pogłos jest. O, kurwa, oni... może nie żyją. Oni śpią w pozycji węgiel po 4000 zł tona. Idzie Polak i widzi wymiotującego Rzymianina, opierającego się o drzewo. Podchodzi i pyta, co wczoraj była imprezka. Tak, i trochę przesadziłeś. No tak, pewnie. Chcesz do domu? I widonej zniknął. Ja muszę zobaczyć, bo chcę wiedzieć, jaka jest puenta tego. To może być śmieszne akurat, ja nie przeczytałem. O tak, to chodź, podsadzę cię. A, może być. Gregor, witam wszystkich i wlatuję sucharów. Szpieg szukał kontaktu, ale natknął się na wtyczkę. No to. No dobrze. Może być. Akceptujemy to. Przechodzi pan dalej. Ja pomęczę tych Japończyków tak trochę bardziej. Muszą się obudzić, zawsze się budzą. Chyba, że sobie kupili zatyczki do uszu. Za ostatnią wypłatę. Na tyle ich było stać tylko. Stwierdzili, trzeba coś z tym zrobić. Węgiel nie budziec, zatyczka budziec. Przynajmniej nie można spać. Na nim wyjebał. No mówię, pozycja węgiel po 4000 tona. Oni już nawet kocyk sprzedali, czy tam kuderka. A tu jest ten Chińczyk, co zawsze wychodzi, jak ogląda. No, ale go nie ma. No bo już skończył oglądać. Już wyszedł. Ej, pani tutaj myje naczynia. Nie wiem, czy na słuchawek nie ma w uszach. Coś takiego, albo to jest aparat słuchowy ewentualnie. Takie czarne coś wystaje. To będzie miało dobrze nagłośnione. Ale zobacz, jak pieczołowicie, nie? Zobacz. No. I jakie pełne skupienie. Tutti, tutti, do sucha. Całkiem tutti. Ładna. To jakaś Chinka taka? Nie wiadomo, co to właśnie jest. Takie trochę azjatyckiego syma. Ale pomalowane, żeby mal... O, proszę bardzo. Ja tak po jednej nutce. No, no. Pomalowała się do garów. To czarne, to brud. Dziękuję Misteru za przyjęcie do przyjaciół na Facebooku. Antonina, wysłałem zaproszenie i do Noisa też. Czekam na potwierdzenie. Panie WPZ, biorę telefon w łapę i pana potwierdzam. Ale to pan miał napisać, to ja sprawdzałem inne codziennie. No też by doszło. Ale tych zaproszeń mam tyle, że mi nie pokazuje nowych. Dziękuję za donate'a oczywiście. Jest za cicho. Poczekaj, to podgłoszę też te. Podgłoszę kamerę. Te dźwięki w sensie. Wodę. Wodę. To pewnie wiesz, co się stanie, nie? Jak woda. Nie. No bo jest 6 dźwięków z wodą i nie wiadomo, aha, które to jest woda, taka no tak. Zwykła. Będzie wodospad jakiś albo coś. Ja zawsze źle No jest wodospad. Ale chyba ma słuchawki, bo nie zareagowała tak na to. No. A jakby... Chyba trzeba zapierdolić coś. A zwarcie?
W ogóle rzadka sytuacja, że w kuchni na kogoś trafiamy. Włączę dźwięk z wakcia. Ej, no, okradliby ją, nawet by nie zauważyła. No, z takiej strony, z drugiej strony wchodzi sobie złodziej i ona nic nie słyszy. A pompa? Ej, w ogóle druga 22 nic, jest u niej, nic. A dźwięk jest na pewno, bo pogłos słychać. Muszą mieć dobry noise cancelling te słuchawki. Kanceluje mnie tam. No i skancelowany. Trzeba poczekać, aż podejdzie. To jest opcja numer A, poczekać, aż podejdzie. Opcja numer B, poczekać, aż pójdzie spać. I ją przywołać z innego pomieszczenia. Jeszcze palec spróbuję, no ale to... Wyciszę na streamie palec. Dobra, no w ogóle wyjebą go, nie? Na słuchawkach jakiś K-pop pewnie leci. I tak to się żyje w tej Japonii. Opcja numer C, pompujesz od razu. Ona jest pompowana cały czas, ale no nie reaguje. Ja ją dam na bok. Dokładnie, myślę, że wersja na bok to jest jedna z najlepszych wersji. Korzystając z okazji, przypomnę, łapka w górze, bo jest tylko 242, a widzów jest 523. Co robi Skytek w toalecie? Szaleje na desce, pozdrawiam. Dobry nawet. Siema, Y. Jaka muzyczka? Głośno. On sobie chilluje. No ochronie się nie chilluje, proszę pana. No ochronie się ochrania. Jest druga 23, chłop musi medytację telefon przeprowadzić. Chyba tam jest, nie? Czy mu się wydaje? Chyba tak, tutaj, nie? Albo to jest od fotela. Co mówiłaś? Jest sedat. Sedat? Jako kamera jest, a jako człowiek nie wiem, czy jest. Ochrania go jak prezesa! I masz z niego nie spuścić oka! No to patrzę, no. No to na kamerze nie widać, żeby spuszczę z niego oko, nie? Skierowany jest na tą stronę. Spróbuję przedzwonić. Ale musi być do tego budka oczywiście zrobiona. Wszystko, system komputerowski, kamerowski. Tutaj nawet telewizor zgodny z komodorkiem jest, proszę pana. Tak. Bita Marcin. O, ruszył główką. O! Szkoda, że jest sam. Jakby było dwóch. Zawsze jak jest dwóch, to co dwie głowy, to nie jedna. Szczególnie na ochronie. Nie, ale na tej kamerce przeważnie ktoś nie reagował. Dzięki Noisu. Panie WPZ-u. Nie ma co, panie WPZ-u. Pan szaleje. Serduszka dla pana WPZ. Pan WPZ ostatnio bardzo szaleje. Bardzo. Jakby każdy tak szalał. Świat byłby piękny. A wy nawet łapki w górze nie zostawicie. Dla pana WPZ-a może zostawcie, co? O, jak nie dla nas, to dla pana WPZ-a zostawcie jak łapkę. Nie dla nas, dla pana WPZ-a. Że on za was donate wrzuca. A ciekawe, czy pan WPZ osobiście łapkę zostawił na przykład. O właśnie. Ja musiałbym to sprawdzić w moim notatniczku kapowniczym, czy jest łapka zapisana, czy nie. Puszczę car alarm. Tak, to Senat. Nowy lokal senatowski. On żyje w ogóle? Przecież ostatnio miał ruchy. Chodź do tej pani może, jak jest przy tym. O, to też alarm jej puszczę, już mam pod ręką tu. To w piosence? Dziwne te K-popy jakieś. Ej, widzisz, to? Nie. Pierdali mi się w głowie, na pewno. O! Walący palec? Palusiek? O, zamknij, nie będzie słychać. Cały czas seksy gejowskie są pompowane. Jaką wymienię!
O, nożyczki wzięła. To się szło do kamery. No to pompa Boża w takim razie. Ależ ten palec musi... Czemu ona jej nie wyłączy po prostu? Może nie może? Może nie może. Może to jest jakiś... Może to jest jakaś ta... Domowa ta... Palec za palec. O! To mi też pokaże. No. No to seksy gejowskie, proszę bardzo. Ej, może da się obrócić w sumie, żeby to zrzucić. To by było śmieszne. Ja nie się. Ścięło? O, chyba wyłączyło. Chyba wyłączyła, no. A szkoda, chciałem dać tą kamerę w dół, to by na pewno zleciało wtedy. Ja pierdolę. Jaka nerwowa. I drugi już ten, na drugiej kamerce już faka pokazują. Co to ma być? To jest strasznie niekulturalnie ludzie przy Niedzieli Bożej. No właśnie, taki święty dzień trzeba święcić. No. Tutti wygląda, jakby ktoś spał. Halloway. Ej, muzyczka u nich leci jakaś odpalona. Może pani okres miała akurat i... Jak Sinan niegdyś. Tak, też różne gesty pokazała do kamery wtedy. Też się da obrócić. O. Wiesz, może na początek bym poszukał kamery z ludźmi po prostu i potem byśmy do tych późniejszych wrócili. No, auto 6. To ludzie, których najwyraźniej bolą palce, proszę pana. To są ci wszyscy ludzie. Kitku. Jak kot znając życie, będzie miał wypierdolone. Zobaczymy, a może przyjdzie właściciel tego kota. A może. Jak jest kot, to jest człowiek. Oni wam azjatyckie łapki w górę pokazują. O, pan Arkadiusz. O. K? Nie, M. Majcher. Pozdrawiam bardzo serdecznie z Morza Bałtyckiego. No to ładnie, widać, że się bawi szlachta. Powodzi się. Ma ten awatar Poczty Polskiej, no to widać, że tam same oszusty i złodzieje pracują. Jobany awizo. No zostawia awizo, może nie mają takie, wiesz, kto więcej awizo zostawi. Ten dostaje premię. Jak słucha. Ej, drugi! Ej, ten idzie! Czego miałczysz, kurwa? Środek nocy jest! Zamknij ten gej. No ale to nie ja! No jak nie ty? Nikogo innego tu nie ma. Ale się czai na niego. Będzie w pierdol. Ma złożone, chyba będzie w pierdol, no. Zamknij tą kocią mordę. Ej, serio, to jest jakaś zagęszczona sytuacja na tych kotach. Będzie na łypę? Czaty obstawiamy, czy będzie na łypę. Może będzie żigał zaraz, on tak już... Ej, tutaj coś jeszcze jest, jakieś zwierzątka domowe. Tutti też jakieś zwierzątka domowe. Lubisz, widzę, dobrą muzykę filmową? Polecamy. O. A, to jest ta 9-letnia. Polecamy Cinemix. Polecamy Cinemix. 9-letnia? No bo ostatnio doszliśmy do pewnych wniosków na streamie. Listonosz puka dwa razy, a listonoszka? Panie Arkadiuszu, to wasze wewnętrzne sprawy są, ale może pan powiedzieć. O. Ten wychodzi, żeby na łypę jednak nie dostać. Chyba pan przegiął trochę. Cała godzina obrażona, trzy po kolei. Trzeci kot idzie! Czego się tam kurwa drzecie? Spać nie idzie! Dawaj wściekłego kota. Nie masz takiego? O, chyba dalej będzie wściekły, jak się przewinie. O. Jaki gang! Ale jakie zagęszczenie tu jest w tych kotach. Jeszcze czwarty powinien przybiec. O! Ten biały. A jak się wdrapuje, jebany. Ej, zaraz się spierdoli stąd. Ej, widzisz to? Łapki się dla jego nie zginają.
patrzy na dole na te koty i mówi: kurwa, no co wy mi kazaliście wejść? Ale do środka nie wskoczył. Tutaj, widzisz? A z tyłu nogę śmiał. Witam wszystkich, jak co weekend trzymaj na piwko. Panie Krizu, dziękuję. Serduszka dla pana Kriza, serduszka dla wszystkich. Dla wszystkich na czacie. I łapki w górze dla wszystkich na czacie. Ej, tam jakby się światło rozświeciło tu, widzisz? Ono się nie paliło. No nie. To było ciemno, czyli idzie właściciel. I kot podszedł. I już kabluje wzrokiem. Tutti, tutti! Tutti, gdzie świece. Orby latają, ja pierdolę. Tutaj się zaklinowały, jak stąd wyjść? Should I stay or should I go? Pod łóżeczkiem szukają. Ostatnio zbieram koty z okolicy. Dzięki nim mam ciepło w domu. Zostaje po nich tylko miał. Ja pierdolę. Ale jak tamten nagłaśnie oczami. O, zjebał się. Cukier mu spadł, panie. Spadek cukru. Trzy sypukcje zostały. Trzy sypukcje cukru. A jakby psa teraz na przykład zapierdolić, no, jak one tutaj są schowane. No. Jak one tutaj są, to można by psa puścić. A może właściciel wtedy przyjdzie, stwierdzi, że w sumie... Jak koty to normalne, nie? No. No jakby mi coś miauczało teraz w salonie, to bym nie zwrócił na to uwagi, bo tam zawsze coś miauczy. Ale jakby mi coś zaczęło szczekać, no to bym przez chwilę dumał, co się dzieje z tymi kotami. Byłaby taka reakcja, jak na kamerze: o, piesek! Bry, Caroline. A to trzyma jeszcze na jedno piwelko, Boże. Egirek, dziękuję. Taki to pożyje. Będą skoki? Koty mają mniej możliwości niż psy. Pies to mógłby tą zasłonę ściągnąć na przykład razem z karniszem. No, wypierdolić to coś. A taki kot to o. Zaklinował się. Człowiek, pomóż. O, kolejny. Biały też jest w ogóle w kłopocie. On już nie wie, jak wyjść, bo ma firankę za głową. Ale jak się patrzy, najlepsze, że jak się troluje koty tymi dźwiękami, to ich reakcje nie różnią się zbytnio od reakcji ludzi. Ludzie też tak reagują, nie? Ej, głównie, po firanie, tak jak Klara kiedyś wchodziła. Ale głównie dobrze tutaj dwóch dziadków mogłoby siedzieć. Oni by robili to samo, co te koty, człowieku. To jest bez różnicy, czy to kot, czy człowiek już. Dokładnie. Ale chyba właściciela nie ma. Ej, nagłośnie muzyką, jak nikt nie przyjdzie, to pójdziemy dalej. No fajnie sobie ten siedzi na tej sofie. Tak, no tak sobie po prostu siedzi. Przejął ją pierwszy, no to ma do niej prawo. Kazał tamtym wypierdalać, czy czatować pod kamerą. Pompa chyba się nie podoba. Spierdalają z tej imprezy, a jak świecą, tutti, tutti. Bygnie go zaraz do tyłu całkiem. One chcą bolącego palca. O Boże. Tylko widać światełka dwa. Halogeny jebane. Jebane skanują w podczerwieni. No ale właściciela nie widać. Jeszcze czwarty jakiś. Bo jakiś pies. Pies by się przydał. No właśnie, pies. Dam na bok na wszelki wypadek, bo to nie wiadomo, co się tu wydarzy, ale... Co to za ambilight jakiś tutaj? Nie wiem, ale bardzo ładny. I pompa jest dobrze słyszalna. Sobie podgłośnie troszkę. Jobany mają latarki w oczach. WPZ, no i słowa to dla ciebie. Na dobre piwelko WPZ. Tobie też się należy. Panie, dostał pan od WPZ-a donata. Panie WPZ-u, jak pan zapierdolił teraz. Ja panu przekażę po streamie. Ja dziękuję. Bardzo dziękuję. Serduszka dla pana WPZ-a, takie w mnoga i czerwone. Musi pan trąbnąć teraz.
Bite naczynia dawaj. Na bite naczynia raczej nikt się nie obudzi. Na bite naczynia. O! Ale co sąsiad na górze chodzi? W sam raz, na drugiego, na części. Albo na zakup sejaka w pakiecie. Kilka sztuk. O, no, no. Dokładnie. Do golfa jeszcze sejaki 3 mi dorzucą. O, tutaj się pali światło. 21:37 tu jest. O! To boża godzina. I słychać tak jakiś, ludzi. Jakiś niski standard tu jest w tym domu. Taki dziwny. Taka no. Drabina stara, taki strych na zewnątrz. Może Eta mamuszka Garcia. Oby. Jak krzyczą, no już bagaczka leci. Po zegarku patrząc, tam jedna sekunda trwa jakieś 5 sekund. O! O, to sobie jada jest. Dobra, papież nie żyje, to seksy, nie? Było po Bożemu, teraz mniej po Bożemu. Dziecko w czapce w domu. Tam też dopiero pakiet. Coś się drze. A tam cały czas seksy pompują. Ach, ach, ach. No tak. Dziecko, załóż czapkę w domu, jest też czas na ogrzewanie. Na boso chodzi, ale w czapce. No to jest, kurwa, widać, że rozmiak po matce, bo matka też na boso. Ona się przez telefon drze do kogoś. Nie patrz się na jej bebek. A kobieca jakbym puścił? Może wolą kobiecy. Może pani się bardziej spodoba z jakiegoś powodu. O, może. Dziecko idzie. Mamo, mamo, bo tutaj jakaś pani. Pani palec boli chyba. Pani się uderzyła w mały palec. W Lego wdepła. Czapka izoluje ciepło, stopy chłodzą. No właśnie to wygląda na Rosję na przykład. Te schody, to tak jak Noj zwrócił uwagę już szczególnie. A i hymn Ukrainy puścić, tak po prostu. Drze tam tą pizdę. Hymn. A jak wpisuję hymn, to jest pierwszy wynik wyszukiwania. Sentino Midas, ale to hymn Dożynek i drugie hymn Ukrainy. Da. No porządek na dysku. To dawno nie było w sumie już. No to może Midasa w sumie. Oj chuj. Co? Zamykają drzwi już prawie. Ale to nic nie szkodzi, bo przez te drzwi chyba i tak będzie słychać. Bo dziecko może tańczyć przyjdzie. No tak, bo to taka skoczna muzyczka akurat. O, marny dobrze mówi, łapkujcie. Opeczki w górze zostawiamy. Dostaje się złotem. Ej, coś przyniosła, widziałeś? Klamkę, kurwa. Zaraz cię odjebie. A tutti? Jamłosica jedzie na wkugwie. To było kolejne dziecko. Mały brata ze szmaty ciągnął. To był niebowlak. A da się obrócić na przykład? Wątpię, żeby się dało w Rosji, ale no nie da się. Ej, brakuje takiego dźwięku, co by wszystkich bez wyjątku wkurzył do tego stopnia, że oni by tutaj przyszli. Bo seksy są mocne, ale nie są na tyle mocne. Na razie tylko dziecko się wychyla. Syrena, wycie jakieś takie. Znaczy tutaj to już pewnie nie, nic więcej nie będzie moim zdaniem. Drzwi otworzyli szerzej, żeby się nie podusić. Tam pewnie jest odpalone webasto takie
Jak majster bandą w garażu. No ropy u nich mnoga. Ta ropa ropy mnoga, pewnie nie za drogo. Nie mają co z nią teraz robić, ponoć. Jakieś krzyki? Chyba nawet stara przestała się drzeć. Chociaż, czekaj, był męski głos jakiś. Już dwa piwa wypiłem, a sklep zamknięty. Szkoda, że nie mam więcej. Zajebisty stream. Panie, ale w niedzielę czy żabki są otwarte na przykład? Ale chyba już na tej można... nie. Mówisz? Stacja benzynowa. Polecamy. O. Oj tak. Ej, tutti! Hotdorze jakiegoś jeszcze można wziąć na drogę. Streama na telefonie odpalić. No kurde. Jest nóżka tam na tym. Nawet dwie nóżki. Tutti jedna nóżka, a tutti druga nóżka. A pan już coś nagłaśnia? Nie. A co pan proponuje? Jakoś tak delikatnie, subtelnie. Stukanie, pukanie jakieś. Myślałem, że jakieś delikatne, subtelne seksy mam puścić. Z gry wstępnej, dźwięki jakieś. O tym też myślałem. Powinienem mieć to tak posortowane. Mocne seksy, delikatne seksy. Gra wstępna, koniec. Bij tam Kasper. Rimming, fisting to sprawy. Osobne dźwięki. Ej, papieskow mają w sumie. Ale to spalimy znów, jak to puścimy. Pytanie, czy jak coś innego puścimy, to też spalimy, czy nie. Tutaj w ogóle Grażynka siedzi. Te trzy piksele, tutaj to włosy. Tutaj jest twarz. O, teraz zniknęły. Czarne oczy. Diabelskie. Nie wiem, coś delikatnego, subtelnego. Telefon? Telefon nie. Pierd? Nie wiem, jakieś pukanie. Pukanie? Albo pierd. Pierd, pukanie. Albo czaty chyba, że coś napiszą szybciej. O. Myszy jakieś. Ty masz myszy chyba. Mam myszy w sumie, no. No, mam myszy. Było. Bardzo dawno nie było. To puszczę myszy. To jest propozycja z czatu, warto dodać. Zwejonko. Rozdzielczość 4K, no tak. Jakby złodziej wszedł, by go nagrałem, bez żadnej maski, to i tak nichuja nie wiadomo. Myszy MP3. Do Żabki mam 15 km, a na najbliższą stację 10. Na takim zadupiu mieszkam. Też mieszkałem kiedyś na takim zadupiu. To wtedy trzeba alkoholizację planować tydzień wcześniej. No to i przy okazji na zakupić. Niedzielę. Właśnie, na niedzielę to minimum 4-opak sobie trzeba załatwiać. Nawet ja bym powiedział minimum 6-opak, no bo jednak 4 piwa to mogą nie wejść tak odpowiednio. Jak wiesz, wypił 2, jeszcze jest głodny. A no tak, no faktycznie. Lepiej mieć więcej niż mniej zawsze, w każdym razie. No, bo to zawsze zostanie najwyżej. Dokładnie. Albo się zwróci w inny sposób, jak nie zostanie. Puszczam myszy. O! Coś się poruszyło, widziałeś? No, widziałem. Chłop stoi przy kamerze. Stary wstał. Mam nadzieję, że się nie rozbiera. Chyba się... kładzie dopiero. Dobry wieczór, jak tam u was? U mnie co słabo, bo jutro muszę wracać do pracy po 2 tygodniach. No, u nas dobrze chyba. Nie, panie Noisu? No, dokładnie. No, poniedziałek jak poniedziałek. Pierwsza zmiana. Trzeba wstać o 5. Jakoś się przeżyje. Bójdzie tchakaszo. Dokładnie. A to chyba Rosja jakaś, bo było przed chwilą w telewizji problema. I na myszy nie reagują. A oni nie reagują, to ja bym... Delikatnie głośniej, tak stopniowo. Teraz pukanie może być troszeczkę głośniejsze. Pukanie mówisz. O, czekaj, stary wstał. Do kamery podchodzi. Coś go tutaj delikatnie widać. O kurwa! Panie Noisu! Widać, że stary do kibla poszedł. Czy mu tam zwisało co nieco? No nie wiem, tego nie jestem w stanie powiedzieć. Czat musi określić, było widać jajeczka podobno. Torby było podobno widać. Gacie. No nie, no.
spotkali, ej, to widziała co chciała. Ej, Grażynka została sama, napierdalamy seksy? No dawaj, 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 no. O! Jak nie wróci, to będzie jadusz, co nie. Lecą seksy. Patrzy się. Pomyśli, że źródło z telefonu mu się przełączyło. I wyłączam seksy. I idzie do Janusza przerwać mu defekację. On tam w połowie, tam ciśnie. Grażyna, nie teraz, kurwa. Zaciął mnie z powrotem. Lecą seksy. Ona ubrana. Znów będzie wstawać? Ale ona jest niby ubrana. Telewizor przyciszyła trochę, żeby lepiej seksy słyszeć. Może chcę rozpoznać filmik. O, wstaję znów. Wyłączam seksy. No ja, no już to wyjechać. No to wciąg to z powrotem. Na później zostaje. Może ona myśli, że to on te dźwięki wydaje. Chyba myśli, że to on to robi. Dam Bóg sendę ekstra. Ej, puszczę sraczkę w takim razie. Co ona sobie musi myśleć teraz? Dobry wieczór jeszcze raz, tym razem w donajcie bożym albo niebożym. Panie Misterius, propozycję mocno irytującego dźwięku wysłałem na PW na Zie, na Discordzie. Pozdrawiam wszystkich, pana Noisa też. Dziękuję panie domofoniarz, pozdrawiam również. Czyli pan Noise nie jest dla pana domofoniarza wszystkim, jest człowiekiem wyjątkowym. A wizi się. Albo w drugą stronę. No myśl... Znaczne, że przy okazji. Nie, no ja myślę, że w tą pierwszą stronę jednak. No, to poza dla wszystkich. Te drzwi takie same jak w tym klasyku, jak stary wbił chłopowi, co triki na piłce pokazywał. Tak. Ale tak, kiedyś każdy miał takie drzwi szklane, nie? No. I podejrzewam, że większość czatu wybiła kiedyś taką szybę. Pewnie to. Jak ktoś wybił, niech napisze na czacie. Ja osobiście... Jak ktoś ma, to też niech napisze na czacie. No, ja pamiętam jak miałem 5 lat i byłem takie pierwsze wspomnienie z dzieciństwa, byłem ciekaw, czy ta szyba naprawdę pęknie, nie? I podszedłem do drzwi i z łokcia tak z boku pierdolnąłem, nie? I cała szyba poszła w drobny bak. Ja dwa razy. O, widzisz pan, ile osób na czacie wybiło taką szybę? Wybiłem, jak się z bratem biłem. To chyba też jakiś klasyk jest. Więcej niż raz ja prawie wybiłem. Też przeciąg mi wybił szybę. To już w ogóle jest przejebane. Wichura wybiła kamieniem. Ja pierdolę, ty. Kursy we Wschowie co tydzień były... Kumpla wybiłem, jak się potknąłem. No mówię, każdy przynajmniej raz w życiu to wybił. U mojego ziomka, jak wynajmuję mieszkanie, są takie drzwi, ale mieszkanie też jest klimatyczne, PRL-owskie, więc... Ja wybiłem dwa razy. Jako gdzisto na czacie. Ej, Grażynka sobie spokojnie spożywa. Te 3 piksele bielsze to chyba jakaś miseczka jest. To jeszcze do sranka tak? Ja kiedyś szedłem przez tą szybę. No, właśnie to jest taki, jak się drzwi zatrzastą na przykład albo coś, to nie ma problemu, nie? Bo można otworzyć. No. Potem wchodzisz przez rozjebaną szybę, bo nie chcesz się naprawiać. Jeszcze seksy gejowskie. Zamknął takie drzwi, ciekawe przeżycie, o Boże. Ale stary się gustra. Ej, no Grażynka zamknęła drzwi i ma teraz wyjebane w dźwięki. Ona naprawdę myślała, że to on. I pewnie dlatego podeszła na początek pod jego drzwi, zobaczyć, czy to on nie wydaje tych dźwięków. Panie, poczekajmy chwilę. Może się rozkręci. Na bok ich dam może, co? No dobrze. O, ale dziwna perspektywa kamery. Da się obrócić. Schowana była w jakiejś szafce. No, a puszczę seksy, bo dopóki baba tutaj jest. W ogóle co ciekawe, czy w ogóle będzie jakiś... pogłos jakiś.
To zaznaczenie też na tej kamerce, na jakiś trójkąt na górze. Illuminati. No. Kamera w pokoju, a głośnik z kamery wyprowadzony za drzwi. Widzę na tej kamerce potencję, znaczy potencjał. Panie Mikołaju. Królowa Elżbieta zaraz wyjdzie. A tu ci co jest? O Jezu! Jak to świeci. Jakieś godło rodzinne. A da się niżej zejść? Da się. To kto to tak głupio kamerę miał ustawioną? To jest kamera house. To jest kamera jakiegoś pana house'a. U mnie policja szybę w drzwi i oknach wybijała po tym, jak wyświetlacze domofonów pokazywały 8 gwiazdek zamiast adresu. Nie zmyślam, przy okazji nie pozdrawiam firmy Las Comics. Ja pierdolę. To dobrze zrobiły. No ja, to ja bym zawołał pana house'a w takim razie, jak to jego kamera. Muzykę z doktora house'a włączyć. Mister House'u! No jest podpisane kamera house'a. Mister House'u, where are you? Domofon mają. Ja bym drzwi nagłośnił pukaniem. Bo w sumie to jest bardzo blisko. Kamery te drzwi są. Bardzo, bardzo ustawię blisko. Ustawię sobie kamerę na sufit i będę miał pod nadzorem skrania. No właśnie tak tutaj było. Panie House'u, to dzwoni pomoc techniczna Higuishin. A on, kurczę, skąd znają moje imię? Ciekawe, czy ktoś w domu jest. Tutti czysto w salonie. Jedyna szansa, że... Nie, może tu... Nie, to w sumie kibel raczej. A nie, jest krzesło, to raczej nie kibel. Gdzieś musi być sypialnia. I może ktoś tam śpi. Ja wyjebałem z buta, wszedłem do pokoju, jak mnie siostra wkurwiła, potem ojciec myślał, że to pies wyjebał. O Boże. Biedny pimpek dostał. Do ulicy idzie. Halo, halo, przepraszam, że kapsuk, ale czy jest stream później do obejrzenia? Jeśli tak, to na jakim kanale? Na kanale An. I na kanale Mysterious Zapisy. Na kanale Mysterious Shoty. Znaczy zapisy. Na kanale Mysterious będą shoty pewnie. I na TikToku, ale jak cały zapis, to pewnie Mysterious Zapisy i Jan. Ja znając życie, w sensie zaraz do ochroniarza pójdziemy i pewnie będzie druga część tego ochroniarza na kanał wrzucona, chyba że się zjarzy od razu, że to kamera tym razem. W sumie to dałbym to na bok i moglibyśmy iść do ochroniarza i co jakiś czas robić przerwy na reklamę od ochroniarza. O właśnie, a propos przerwy na reklamę. O właśnie! Właśnie! Czekaj, donate na początek. Hejka, to znowu ja. Witam i dowcipem was prosto w anuś rzucam. Czym różni się ksiądz pleban od pająka? Pająk spuszcza się... No przecież to jest na każdym streamie, no! Coś ileż tam... można? Ile można? Tego. Sekundka. Jak wkurwić połowę czatu? Ej, śpi znów! Ej, w sumie teraz jak włączyliśmy to... O właśnie, przypominam o przypomnieniu o łapkach całe te. Ma pan napisany skrypt do przypomnienia o łapkach? O łapkach nie mam. Ja mam tylko o GTA. Ale przypominam w takim razie. To ja może też nagłośnię jeszcze pewne rzeczy. No, pan wyciągnie 6 kartek. Ja przepraszam najmocniej. Jeśli lubicie grać w GTA V5 na serwerach RP, chcielibyśmy was zaprosić na Paleto Live. Które właśnie tworzymy. Gwarantujemy ciekawe mechaniki, własne skrypty pisane od podstaw i przede wszystkim wysoki poziom rozgrywki. Podania na WL składamy na Discordzie, do którego link będzie dostępny na czacie. Dziękuję. Chyba 136. Ale mogę się tworzyć profesjonalnie, jak mam takie notatki.
Mój Boże, mi tak wiesz pół. Ja bym na początek puścił telefonik, bo oni są całkowicie, wiesz, oni myślą, no, zajebiście, przez tydzień był spokój, wszystko fajnie. Teraz też będzie spokój. Ty włączyłeś Polsat i YouTube reklamy zajebał. Przypadek? Nie sądzę. Panie Spizgany Grzesiu. Widać kto nie ma ubloka. Było do stanu wydrukować, nie musiałbyś kartek przekładać. Taki proporczyk. Na pergaminie to bym sobie tylko tak rozwijał, na papirusie, nie? Zaraz wracam jak coś. Dobrze. Ej, to w sumie ja bym poczekał za Noisem przed obudzeniem tego ochroniarza, bo przykro, żeby przegapił taki moment. Na razie wszystko się odbywa normalnie. A to jest ta sama dwójka co wtedy na pewno, on śpi nawet w ten sam sposób. Spróbuję jeszcze raz puścić Polsat. Jak ja dawno nie widziałem reklamy na YouTubie. Prompter kup. Nad monitorem zawiesimy. Albo będę ci takie, wiesz, jak podpowiada się widoknie, że będę kartki tak przekładać. Gorzej, jak się pomylisz i trzecia pójdzie na pierwszą stronę tak, i, tak. I będzie na czacie chcielibyśmy was. Déjà vu. Ten już z okienka nasłuchuje. Czekajmy chwilę na Noisa jeszcze. Nie możemy działać. Od jak dawna jest ta kamera? Od tygodnia. W sensie w poprzednią niedzielę pojawiła się pierwszy raz. Pora na reklamy. Opera GX, najlepsza przeglądarka dla graczy i youtuberów, a totalnych z boków, którzy znają źródła do seksu z live Mysteriusa. Dokładnie, dracko. O, pan Noisu wrócił. Tak, wróciłem. Czyli mogę delikatnie... Nie się poszkalować. A nie był pan szkalowany. Moje kartki były szkalowane. No okej. Niech się na czacie... Niech się na czacie cieszą, że ja więcej tekstów się nie uczę na pamięć. Czy puszczałeś im coś dzisiaj? Nie, Patryk. Jeszcze mister nic nie puszczał. Czy puszczałeś coś? Nie. Teraz będzie pierwsze puszczenie. Powinna reklama wjechać. Wiecie, patrz, co ma team się pytał Granko. No. Wiecie, co ma wspólnego budowlanie coraz amerykański policjant? Obydwaj lubią sobie strzelić małpkę. No to w sumie dobre. To jest bardzo dobre. Team się pyta, kiedy będziemy grać. Jest jakiś stream z grania. No to miło, że ktoś jeszcze chce oglądać jedną osobę, jak graliśmy. O co chodzi? O chuj chodzi z aktualną kamerą. No ostatnio przez 4 godziny szukali źródła dźwięków i nie znaleźli. Masz jakby zapis, w sensie shota masz na moim kanale z tego. Taki bardzo duży skrót, bo to trwało 4 godziny. Fęgi były głównie podejrzewane. A ja puszczę tak po jednym małym sygnale, czekaj, tak. Trzeba tuti. I trzeba telefon. The time is 9:00 p.m. Ciekawe, czy jest ten, co ma gały wyjebane, czy to jest jakiś inny. A! Odbieram! Ja się ciekawą liczek znów. Trzeba zanotować epizod. Szefu wysłał do psychiatry. Na badania? Nie, dostałem. Ten na dole to nie ma co. Pozprowadzenie prowadzącego, żeby zabrał sedata z kamery? Co? O. A tu ty. Aha. Widzisz to? Co to dzwoni? To jest to samo. To jest po prostu ciąg dalszy poprzedniego streama. Teraz się shot nagrywa. Ej, podstawkę sobie pod telefon ogarnął. No, teraz też na bogato ma. O! Telefon podnosi! Zapomniał! Ej, papier jak się rozwija od tego jak wiatraka. W człowieku. O, ale grazinka. To jest ta, co te żarty są przeważnie w gazetach. Ale zobacz, grazinka, papier, proszę pana, kubeczek. O jest. Jakby to wszystko połączyć. O nie. Ej, Janusz nie wrócił jeszcze.
Jaki Janusz? A tamten. Ten na, co do kibla, proszę. No. On zapomniał o wszystkim, on zresetował się. Co tej rybki. Wróćmy więc do fabrycznych ustawień. Siema, wujek Sid. Jak do niej było walone, to ja nawet nie. Drugi tydzień telefon, a nikt się nie odzywa. Skoro mają papier, to widać, idzie się obsrać od tej roboty, no na pewno. A zwłaszcza ten na dole. On zawsze śpi na tych kartonach tam. Siema, wujek Sid. Już notuję do kapowniczka. Niech odbiera. Najlepsze będzie, jak odłożę słuchawkę od telefonu. I dalej będzie telefon dzwonił. No, no. Witam, gdzie można złożyć podanie, żeby pani misterusowa częściej udzielała się na lajtach? To trzeba na Discordzie napisać podanie. O Boże, ochylasz się, patrzy. Dziękuję za donate'a. Dziękuję za pozdrówki. Mirek chyba zainwestował w statyczki do uszu, bo śpi twardo. Jak poprawiam ten papier. Pod kapowniczkiem sprawdza, czy nic nie dzwoni. Kartki mu wiatr przesuwa, widzisz? Zaraz na innej będzie. Będzie odłączane? Zaczął notować na stronie 33, skończył na 21. No da. Piwo pije? Za telefonem, chyba piwo ma. Jobane alkoholiki. I to na tym, i to na jeszcze, tym. Jeszcze auto jakieś przyjechało, a on tu pije, o, proszę bardzo. Jobany zlodziej. Żeby sobie do środka chociaż schował. A to jest tak, wiesz, żeby szef nie wiedział przy okazji. I się tam na warmi wieje. Ej, na mysłów w sumie podobna puszka, faktycznie. Dawno mnie nie było, a AEK już nie spoglądano. O, panie Kubo, to faktycznie dawno pana nie było. No, jeszcze przed Wistroniem było AEK. No, już jeszcze dużo przed Wistroniem. Ej, a może poszukałbyś jakiegoś dźwięku takiego, że ten baofeng i że ktoś gada i krz, krz. Było, ale kurczę, nie mam tego. Jeszcze się upewnię, ale chyba nie mam. Na pewno nie mam. Szukałem tyle razy. A wtedy to już w ogóle na baofenga by spadło to wszystko. Wpisuję radio, jedyne co mam w plikach to NA Radio Hello. Piszę Emergency button sound jest jakiś, no. O kurwa. Co? Czekaj, bo to chyba jakieś głośne było. W międzyczasie puszczę Bajo Jajo. Jak się patrzy! To zajebiście właśnie działało. O! O, o, o! O, 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 o! Nie, to ciekawe! Ale zapisuję w kapowniczku to. Moje drugie podejrzenie dotyczyło kamery. Jednak nauczony, doświadczeniem życiowym stwierdziłem, że kamera nie ma głośnika i nie może wydawać dźwięku. Wróćmy więc do tematu baofenga. Czekaj, jak to się nazywają po tym, po angielsku te... Te z gofalówki. Czekaj. A może po prostu ten? Czekaj, czekaj, mam pomysł. Stacja numeryczna. Radiostacja, ale nie chcę. Chcę. 15 minut znalazłem jakieś gadania na tym. Tutaj coś mam, ale to jest chujowe. To może pan by ten. Tego. Ja podeślę, już się pobieram. Okej. Ale to gadanie jest dosłownie, nie? W sensie nie jest. Rosyjsko. O! Patrz, takie coś.
To jeszcze ruskie do tego. Czekaj, bo ja to coś mi wysyłają. Coś mi ominęło? No, atak kotów, atak Jarzynki i defekującego Janusza. I teraz pan ochroniarz jest z powrotem męczony. Słabo mi jest ty uchać na streamku? Tam Misterius mnie przyciszył. Jest pan na fulla chyba. O, teraz. No, nie wiem, tak. Ale teraz pana głośno słyszę. Ależmy teraz. Ale ja mówię coś teraz. Nie było mnie tu 2 miesiące, co mnie ominęło. Nie, no nic. Boże. Nic się nie działo przez 2 miesiące ostatnie, spokojnie. Tutaj mam wojsko rosyjskie. No tych. Może być. Kurwa, nie mogę się znowu dogadać. Byleby było po rusku i z zakłóceniami. Ochroniarz zapisuje sobie, że te tabletki, co dostał w zeszły poniedziałek, działały do dzisiaj i znowu słyszy głosy. Będzie musiał pójść po nowe. O kurwa, gdzie mi się to włączyło? Po trzeźwemu gorzej, jak po pijaku się człowiek zachowuje. Ty dobrze widzę, że na zegarze jest 16:37. Wiesz co, mi się wydaje, że ten ich zegar to już dawno nie działa. No i poza tym o 16:37 nie byłoby tak ciemno, panie kochany. Może nigdy tam bateryjki nie było. Może. UFB, to czekaj, bo Blueberry Joy ma bardzo dobrą pamięć. To faktycznie było UFB. UVB. UVB, zobaczę, czy mam coś o takiej nazwie w ogóle. Mam! Pozdro, DJ Kuba. Blueberry Joy to jednak fachowiec jest. Co zobaczyć? A no faktycznie. Wiesz. Dzięki za powiadomienie też. Ej, czy on ma coś w uchu? Takie białe coś wystawało. Ja bym się wziął za... Ej, ten pozycję chyba zmienił. Ej, ja bym puścił alarm nuklearny i żeby ich tam powkurzać. No. Bo ten dziadek to się wydaje, że już ma tak trochę wyjebane po tym wszystkim. A ten śpi, no to raczej alarmu nie prześpi. Budzik mu włącz. Miałeś taki fajny budziczek. Mogę puścić też. To... I piszczusia mogę puścić. Panie, ja wiem, że pan wszystko może puścić. Warmianin to jest twardy człowiek, to się nie popuści się. Alarm nuklearny wyjebane. No to budzik. Dixo, zostawię sobie to na kiedyś. Budzik, pracujemy nad tym, czyli nie znajdzie. Alarm clock, coś takiego. Ja mam, proszę pana, po polsku napisane wszystko patriotycznie. O, to ja przepraszam. W Polsce jesteśmy, budzik to jest u mnie budzik, a nie jakiś clock, 5 o'clock. Jakiś kok. A piszczuś? O, piszczuś od razu się znalazł. No. Ja przyciszę na streamie piszczusia, bo to będzie mocno napierniczać. Zaczyna się niewinnie, więc przewinę to od razu. Na Discordzie piszą, że słabo najsłychać. A jest na fulla podgłoszony. No jak to mnie słabo słychać? Ja się nie będę nagłaśniał jeszcze bardziej. Może jak siedzę daleko od mikrofonu, to... O! Już myślałem.
Już tam notatka jest zrobiona. Janusz wykończył. Panie Jan... Ale ma... Jaki bebek. Ale ma bas. Potężny Janusz. Teraz Grażynka do niego. Co to były za dźwięki w kiblu, jak tam siedziałeś? No jęki jakieś, stęki. Wszystko jęczy, to mnie męczy. Ma niby gacie, ale... Ale jednak... Sadatu, jaki malutki się przez chwilę zrobił. Sadat zip. Jak się położy, to można seksy tutaj puścić. O, tak no, na pełnej. Ja poszłam się na inflację. Nigdy nie miał lepszego brzucha. No może kiedyś miał lepszy brzuch jeszcze. On zakłada koszulkę i ona mu powiedziała eta czysta. Czyli trwa wybór czystej koszulki. Może mobilizację jutro, Marusek. No nie. Seksy. Lecą seksy. A to zaraz odstawi kamerę z powrotem. Napierdolają seksy cały czas. Ależ go tam boli ten palec trzymania kamery. On ją po prostu trzyma, on nic nie robi. Trzyma ją sobie. 553 typa, a lajków 383. Co jest z wami? Sebix tutaj widzę, zauważył bardzo ciekawą rzecz. Może chcą, żebym nagłośnił pewne sprawy z karteczki. Chyba trzeba. Im więcej nie, łapek, tym rzadziej będę nagłaśniać. Nie. Poczekaj, ja bym Polsat włączył. Będzie częściej Polsat włączany wtedy. Oh fuck! Cały czas seksy są pompowane, cały czas. Koszulka sobie poprawi. Dlaczego on trzyma tą nie kamerę? Nie ma guten luck. Powiedz do niego priwiet, jak to jest Rusek, to... No w sumie ta. Priwiet, Ruski! Jak ta mój mobilizacja? Ruski! Jak ta mój mobilizacja? Kuda wy? Пожалуйста, говорите мне все. Русский, как там говорили? Да, русский, да, ебана русска, блядь. Выложил. А я его начал обображать, что выложил, а так то мел выебане. Кавал хлопа, решта драня. Эй, выложил с повратом без та камера. Już do KGB pewnie dzwoni. To nie wiem, co on musiał zrobić, że wywaliło i jest z powrotem nagle. Szło ty tam dzielasz, jobanej. Kuda czysta koszulka. Czas stanął w miejscu. Czyli bebek się przybliżył. Da, czysta koszulka, czyste spodnie i poszedł na chuj na mobilizację, da. Moskawie jeszcze raz. Salut ryje, klasycznie na kebaba. Dziękuję panie Patryks. Zacho brzmisz jak prawdziwy Rusek. Kuda kałasznikow. Wyłączył. Albo zechciał. Gada coś ruski? No coś tam, coś mówił, ale nie zrozumiałem. Bo ja pani Maju paruski, ale pani Maju co drugie słowo. Ty potrafisz mówić, ale już słuchać nie. Dokładnie, mówić mogę. Bo ja panie mam tutaj pewne notatki po rusku napisane. Dokumenty służbowe. Cyrylicą pisałeś, to się nie zmieściły na cztery. Poszedłem czaty trochę podkurwiać. Proszę pana. Też mam, ale nie użyję. Dobrze, to też użyję. Smacznego, panie Mysteriusu. Smacznego, panie Noisy. Ja dziękuję, a ja jeszcze to nie wszystko.
Panie Nońcu! Co pan na to? Ochroniarze na banku ciekną z krzykiem. Zapodaj im to na full. Kocham. Proszę pana. To był cios poniżej pasa. No, ja wiedziałem. Dziękuję, dziękuję. Byś to ściągnął? Mhm. Jakoś to tak szybciej zawsze robisz. Bieguj się, panie. Potem będzie w rosyjskich wiadomościach, że ukraińscy hakerzy włamują się na kamery i obrażają ruskich. Numer subskrypcji się zbagowało. Widziałeś? A co się dzisiaj nie baguje? Tak jest dobrze, jak się baguje. Jakby się nie bagowało, to znaczy, że nie działa. Zdrówko Noisu. Pan Rafik ci życzy. Dziękuję, ale to jest 2% tylko niestety. Proszę pana. Także wstydź się przyznawać. No, mógł się pan w sobie nie przyznawać. Mister skręcił to... i teraz się psuje. Wiertarka podpięta pod Radeona, żeby tam do tyłu skręcić te piksele. Nie monsterek, co ty Patryk? Ja po pierwsze monsterków nie piję. A po drugie o tej godzinie jakby miał wypić, a na rano do roboty, to panie Patryku. Skap ci by wyjebało. No. To bym nie spał na pewno już w ogóle. Pozdrowionka, o. Aniu i Grzesiu. Ze Skarżysko-Kamiennej. Pozdro. Ruska mafia jest? Ruska mafia czy jest? Ej właśnie, to dobre pytanie. Dobre pytanie w sumie. Zróbmy tak. Ej, w sumie ruska jest na bareczkę zawsze. Ej, nie ma ruskiej. Ej, co jest? Jak tak? Może zamknęli, może. Mobilizacja była i... Albo mafia przestała być czynna po prostu w tych godzinach. Trzeba się w innych stawić. Tutaj dużo łóżek, nie widać czy ktoś śpi. Nie wiem, puszczać? Albo poszukajmy ludzi na początek. Jeszcze po 21.37 możemy budzić ludzi. O! O! Jest pianino, dźwięk? Pianino! Miałeś barkę na tym, na pianinie. Bareczkę na pianinie, no. Gdzieś miałem taką wersję, nie? Jak nie znajdziesz, to ci wyślę. Mógłbyś wysłać? Tak. Jeszcze czekaj. Czyżby? Hot, food i rzymiańskie pianino. Nie no, to dobra, to musisz, jeśli możesz, możesz wysłać to w takim razie. To ja taką wyślę uproszczoną wersję. Może na kamerce to będzie lepiej słychać. Taką w MIDI, znaczy nie jest w MIDI, ale jak grane jak MIDI. Wasyl, jak ciebie zawód? Mekanik. Da. Dziś w Gorad budy cimno. Jest? Słyszałeś się? Nie, mam tu Aliens Are Here. Sound Effect Extended Edition. O, teraz jest piano tutorial. Przy okazji można się czegoś nauczyć. Można się podszkolić w pewnych kwestiach. Uwaga. Ależ se rozjebane siedzi. Spokojnie, to się chwilkę zaczyna. O. Okej. Okay. Zaraz się rozkręci. Patrzy się na pianino. Se myśli, co jest kurwa. Za dużo od psiczka. W stanie? No tak, i do widzenia. Patrz na to pianino. O, na kamerę teraz. Na pianino. On ma ziomka w ochronie, ten ziomek mówił, że kamera przecież nie ma głośników. Idę stąd, pierdolę. Jak wyjdzie, to trzeba puścić. No. Ej,
Szkoda, że on był tutaj w środku, a nie tam, gdzie teraz poszedł. Bo jakby kurwa stamtąd usłyszał, że ktoś gra na pianinie, człowieku. On by zawału dostał. Jakby mi się też dobrze coś takiego stało, to chyba by się zesrał. Zjarał cię lolki i ogarnia. Jobane pianino. Pamiątka po dziadziusiu. To chciało mi się kurwa. Od 50 lat niesprawne. Nie! Co jest? Ej, co on ten wyszukiwacz duchów se włączył? Albo odpalił szołapa. Dlatego się rozbiega. Ty, może on gra nie palcami na tym pianinie. Co? Spodnie tylko. Zaskał się ze strachu. Poszło po ciężkiemu. Jak przegląda sobie wsio. Wychodzi. Pianista grający dirkiem. On chyba wcisnął tam jeden przycisk, nie, nic nie było słychać, nie? Więc to pianino chyba nie jest sprawne zbytnio. Może wyłączył je włączył tylko. Weź może nie puszczę, bo co dźwięk to jeden element garderoby znika. Panie Salwadoru. Ale tak do idzie. Papieża. Nie idzie jednak. Pełne dachy. Symfonia kutafona. Brązowe dachy są dla jego. Ale pięknie gra. Ej, coś ma w rękę, a nie, to te spodnie. No ale skąd by to mogło grać? No przecież. Może jakiś. Może jakieś baterie ma w środku, no. Wykrywasz duchów odpalony. Give me a sign. O. Play piano. No, psychiatra mówił, że grania pianinie pomoże na tą schizofrenię. Hakują pianinko. Tak to jest, jak w shopie kupujecie pianinę. Jakie zgięcie Boże było. Co on ma w rękach? Jakie spodnie. Złożone. Pianino z autopilotem. Ej, śmiejesz się, Damian. Widziałem, że jest takie pianino, które samo gra. W sensie takie... Że się samo wciska też, nie? Nie taki keyboard. No. Nie, że taki keyboard zwykły jak ten, tylko taki normalny ze strunami, tak jakby. Czy jak to się tam nazywa, ja się nie znam. Będzie tryb nocny? Musi jest być. Tryb nocny. O. Czyli sobie tylko utrudnił. Ej, będę po jednej nutce puszczać. Marsz żałobny, zaraz pobierzemy. Ej, Face ID teraz widać, jak się zbliża. Stoi. On tak stoi, zaraz to rozpierdolę. Pisze już do łowców duchów. A ja mówiłem, że ja się nie znam, ale dziękuję za poinformowanie. Pianista zasrany. Dziadek przyszedł, nawiedził go. Jeśli z tego będzie shot, to ja ten shot nazwę pianista full film polski lektor. Ktoś będzie chciał akurat pianistę obejrzeć. Nie wiem, czy jest taki film, ale w sumie brzmi jakby był i trafi do shota. Nie, jest chyba pianista właśnie, no. Trzeba tak zrobić. Pełny film, polski lektor, 2022. Zasrany, zajebany pianista. Marsz pogrzebowy. To jest taki film o wojnie. Majtki.
Rush i, no to też jest dobre. No jest pianista, tak. Tak, To, jest, to, to jest. trzeba tak zrobić z tym shotem. Nie, 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 nie zmieniamy. Pianinko będzie atakowane. Bo on przez cały czas myśli, że to jest pianinko. Soundtrack z Minecrafta, tam też jest pianino. Minecrafta może znać, a Barki raczej idzie, nie zna. Idzie, idzie. Jak byle go z daleka, Face ID. Widzi, fan Face ID jest jednak zajebiste, bo z daleka ostrzega, że facet idzie. No. Tam zaraz takie korobki będą na podłodze. Z defekacji. Sól będzie rozsypywać. Tak. Może duch zostawi odcisk. Tablicę Ouija weźmie zaraz. I nie zabierze to pianino. No właśnie. Patrzy się na kamerę. O. O. No przecież kamera, no jak? Kamera nie umie grać na pianinie. A może ta umie? Za okno patrzy. A tam jakiś facet za oknem, pianinko rozłożone na trawie. Tu, 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 tu. Cześć sąsiad. Sąsiad, kurde, noc jest, kurde. A babcia mówiła, trzeba chodzić do kościoła. Zaraz wygubi przez okno to pianino. Podwyższmy mu poziom pianinka, ja panu wyślę. Okej. Okay. Zupgrade'uj cel. Tanik na pianinie musi być. Pukanie w okno, nie, i to... potem po jednej nutce. Jak stoi tutaj przy oknie. Po tym to już pójdzie po ciężkiemu na pewno. Chyba na kamerę wchodzi, mi się wydaje. O, ktoś idzie. Było słychać głos kobiecy. No... On chyba zajebany jest, mi się wydaje. Panie, jak to pani? Może bardziej trochę być... Ej, zaraz, widzisz to? No, teraz nie będzie grać. No, z głowy. A. Muszę przekonwertować jeszcze raz. Klawisze schowa mi pogradę. Problem z głowy. Teraz rozstrojone pianino. Wychodzą. Jak wyjdą, dajmy im sekundę spokoju, tak wiesz, żeby się ułożyli. Światło zgaś. Prąd drogi. Właśnie. Face ID zapierdala. Wiesz, dajmy im chwilę spokoju. Dajmy... Wiemy, że są w domu. Wiemy, że nas usłyszą. Dajmy ich na bok. I wiesz. I tak za 5 minut na przykład chodźmy z powrotem. Żeby... Bo jak puszczę od razu po wyjściu, to on się zjarzy, że to coś go widzi i nie widzi, nie? Że widzi, kiedy wychodzi i się może zjarzyć, że to kamera. A tak się nie zjarzy, no bo to było długi czas po wyjściu. A najlepsze, że on się teraz położy i stwierdzi, że no, zasłoniłem klawisze, Max żałobny. A to nawet mam, to mogłeś powiedzieć. Stwierdzi, że no, zasłoniłem klawisze, przestało grać, po problemie idziemy spać. O. O! A, to ja wiem, co to jest za kamera. Tutaj ten gówniarz taki jest. To zostawmy ją na bareczkę, bo oni wyłączają szybko, nie? Mhm. Tu ci kitku, to na razie... W dupie z kitku. O kurwa, jakie drzwi. To też jest dom. To jest domofonik. I słychać głosy. Dzwonek do drzwi. Nie pukanie. Dzwonek do drzwi. Dorbel taki. Dzwonek do drzwi. Okej. Okay. Dzwonek do drzwi.
Idealnie. 10 na 10. Zobaczymy, czy zadziała. No dorbel, no. No bo tak był nazwany Y. Jeszcze raz. O, jakiś głos. Pamiętam tą kamerę? Ona była kiedyś? Ja jej w ogóle nie pamiętam. W te live'y musicie robić wcześniej, bo jak o 20 zaczynacie, to was już jest pierwsza, druga i mogę je śpiał. No to dobrze, Kuba, właśnie nie śpią. Się jej budzi. Zawsze jak jest obudzony Mongol, to są najlepsze akcje, bo tak jak Mongol jest w tym samym pomieszczeniu, to się mało dzieje. Wyłączy po prostu, nie? Oni sobie myślą, ktoś dzwoni do drzwi. No ale my nie mamy takiego drzewka, no ale ktoś dzwoni do drzwi. No. Może się przestawił. Jeszcze nie ma 2-1 czy 7. Coś myślisz, że to ten Włoch tak z dziećmi, bo podobne ustawienie. Ej, faktycznie, bardzo podobne ustawienie kawery. Pamiętasz? To była szafa do nagni. Puszczę pukanie, bo... No możliwe. Michał, ale to się chyba nie tak pisze, nie chyba przez K, mi się wydaje. Mogę się mylić. Ale co? I patrz, tam już cała rodzina jest, kurwa, na tym, na korytarzu. No. Oni już czekają? A jeszcze nic się nie wydarzyło. Oglądają na tym, na YouTubku. Siema, Killer Chris. Pianista do budzenia. O! 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 Ile ludzi naraz wyszło? Ej, czemu on ściągnął? Ej. Ile ludzi potrzeba co? Do otworzenia drzwi? Ej, czy on będzie zaraz penes wyciągnął? Ej, o co tu chodzi? Chłop ściągnął kapcie, ten mu coś podał pod koszulkę. Adam wygląda w ogóle jak biały dom jakiś. Ten daje teraz, że on nic nie ma. No, to wypierdalajcie. Ile się ich tu zebrało? Adam Klimek nawet jest, panie. Co on tu robi? Może urodziny jest. Opowiadał jak padeweczki wymieniać. Gość nie ma pod koszulką giwery. Właśnie nie wiem, coś tam pod spodem se schował. Póki tu są, to nie ma co puszczać, ale jak odejdą, teraz będzie ciszej na pewno, bo się zmniejszy ilość osób, Adam Klimek wychodzi. Nie, Adam Klimek w sumie stoi tutaj. To on chyba na noc zostaje, będzie nocować. Rano ma w golfie panewki do wymiany. Chłop jak Sibul wygląda, ten taki polski producent. Ten? No, trochę tak. Nawet bardzo. Klimek przyjechał odebrać samochód marzeń. A, to paletkę zajebał dziadek pod spód. Ale strolowali dzieci. Ja pierdolę, kabak. Beka w chuj, człowieku! No, rozchodzić się. 22:35, koniec gościny. Co myślę, ile te chuje jeszcze będą siedzieć? Nie, jeszcze nie szczeliły. Jak się żegnali, to był taki uśmiech na twarzy, a teraz już tak trochę... Już opada ten uśmiech. No, w końcu sobie poszli. No młody się leje po mordzie. Poka te zęby. Nos mu urwie zaraz. Ej, zaraz bareczka. Chodźmy na dom przystosowany do bareczki. Potem Chopin i potem ten dom nowy. U mnie jeszcze nie ma 2137. Potwierdzam.
Jeszcze czekamy. Panie Noisu. Ale potem będą pisać, że na tych naszotach, że co za chuj tam. Wpierdalę jakieś chipsy. 3-7. Leci. U nich też 3-7, równiutko. Ale ja przepraszam. Kto nie ma, tych nie chrupie. Już gówniak idzie. Jest kapownik młody. Będzie fakery pokazywał znowu. Tato, 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 tato. Myślę, że zaprogramowane. Ale jaki piękny pogłos. No, taki Boży. Może teraz młody będzie już pełnił funkcję taty tutaj w domu. Znaczy, nie wszystkie, ale może chociaż kamera będzie wyłączona. Ale jak się to drze w ogóle u nich, człowieku, ja aż to przyciszam. Jest za głośno. Czajcie ich, oni po kilku razach myślą, że jakąś kamerę ze zwrotu z Watykanu kupili. Jak po malutku idzie. On już chyba po 5 Arnoldach jest. Śmieje się. Może to Włochy jakieś. Co dają melodię. A ciekawe, czy to będą znać. Siema, Rzymianin, Rzymianin. Siema, Rzymianinu. Kamera została zaatakowana wirusem Watykańczyk. Tak się chłop najebał, że... Tak się chłop najebał, że kamera walkę zaczęła śpiewać. Wybaczcie spóźnienie. No Rzymianin, Rzymianin, no sam koniec przychodził, się żegnamy, a on dopiero przychodzi. No, to dziękujemy za obecność i widzimy się w przyszłym tygodniu. Burze. Dokładnie. No. Do zobaczenia, hej. Patrz staną na baczność. A Rzymianin co myśli? No ja pierdolę. Ja też dopiero wbiłem. Ej, to widzę, dużo osób wbiło. Oni jeszcze nie są zaznajomieni z mocą Polsatu. No, to ja bym miał na gościu, bo jest 614 osób, 431 łapek w górze, a kto nie daje łapki w górze, ma reklamę Polsatu. O. Może pan załączyć. Co do tego? Włączyło mi się reklama. Aj, Doritosów, kurwa, ja jem z biedry takie Doritosy. Co jest do chuja? Nie działają na mnie te czary. Ej, ile osób pomyślało, że naprawdę jest koniec? Ja pierdolę. Telefon pocałował. Seksy puść, o. O Boże, ciszej. Szazabuje dutę. A córka tam wyszła. Jak usłyszała. O! Ona też szazabuje. Bez przeczniki. Nie ma. Seksy to za dużo. Dobra, pianista. Mam YouTube Premium, nie działają na mnie twoje czary, wiedźmo. No to jeszcze mogę z karteczki poczytać. Dla niedobitków. Puszczę makro żałobny. Pan pianista za niecałe 300. Adblock robi bryry. Te
teraz to już po ciężkiemu pójdzie. Czekamy na Face ID. Rafał, na chipsy dla Antoniny. Antonina. Antonina. Antonina ma słuchawki i nie słyszy. Dostaniesz chipsy. Dlaczego? Bo pan Rafał tak chce. Ja? Tak. Kto tak chce? Widać, kto nie ogląda streama. Panie Rafale. Pan mógł na waciki dać jednak. Zakuję chipsy do was. Na piweczko, jak ale... coś, co ja jest jak rosół. Nie, tutaj, dlatego nie wiedziałam. No. Ale to ja mówiłem, że ktoś to no powie. Ja no ja wierzę. W ogóle co jest z Sedatem? Sedat jest, nawet się dzisiaj pojawi pewnie. Najpierw trzeba pomęczyć nowych aktorów, żeby starzy aktorzy mogli odpocząć. Chyba za szybko mi daliśmy spokój, znaczy za długi mieli spokój. Tradycyjne pozdrowienia dla mojego ślepego ziomka z Bawarii oraz dla wszystkich obecnych. Całuję, Tomasz. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, całuję, Misterius. A pan całuje, panie Noisu? Też całuję. No. Sedat to niestety... No Sedatem jest taki problem, że on nowe kamery ma bez dźwięku. Patryk, więc... Nie da się z nim porozmawiać. Tam drzwi widać są zakluczane. Idzie, jest. Jest. Ale jak szybko się wyłonił. I wygląda, jakby gaci nie miał. Tak trochę. Nagle. Może był przy robocie akurat. No rozpierdolę to pianino. Też już zamknięte jest, że z dziewczyną będzie wynosił. Do sypialni. Give me a sign. Nie no, chyba ma. Stoi. A może to być kobitka, bo Face ID nie świeciło tak. Ostrzegawcze. I nogi takie jakby zgrabniejsze. Może po prostu on ogonił w tym czasie, proszę pana. Są z ochroniarzami? No są też. Babka się wycofała. Wraca. Zaga to rozpierdolę, no. Jak tu się okaże chłop, to moje spostrzeżenie wobec nóg będzie złe. Myślałem, że powiesz, że twoje spostrzeżenie wobec twojej orientacji będzie złe. Proszę pana. Pan powiedział, że ładne nogi, proszę pana. No to wiem właśnie. I pan Konrad też się przyznaje do tego, że tak samo powiedział i tak samo będzie miał przejebane. Wkurza się, bo chciałabym posłuchać, o co przychodzi, to pianino przestaje grać. Po pierwsze po dwóch nutkach. No ileż można tak stać bezczynnie? Wycofuje się? Chwilkę. No. Ale akcja mogłaby się bliżej pianina przenieść. Na przykład mogliby to pianino faktycznie wziąć do sypialni, albo je gdzieś schować. Może przyjdą w końcu do niego. Albo kocem zakryć. Jaka to melodia Home Edition. Będzie go tam budzić. Janek, wstawaj, pianino znów gra. Co tym razem? Marsz żałobny. Chłop pomyśli, że dziadziuś wrócił odwiedzić. Dawaj Beethovena, tak, zaraz będzie tutaj no, licytacja na pianistę. Ale on już chyba mógł tak wyłączył to pianino z gniazdka, jeszcze zamknął je w dodatku. A i tak gra. Ale skoro już jest odłączone i zamknięte, to jest gotowe do transportu. Było widać nogi, jak przechodziły. Śmiech diabła pójść. Właśnie nie, bo teraz oni przez cały czas nie wiedzą, a jak zaczniemy coś innego puszczać, to już... To się dowiedzą i wyłączą kamerę. To się dowiedzą. A na razie jest złoto. A jak się dowiedzą tak, mówicie, i wyłączą są... kamerę, to będzie jedna ciekawa kamera mniej i o 22 będziecie pisać, dlaczego już koniec streamu. Oto, to. A Boże, spalone. Tak źle i tak niedobrze. Jeszcze daleko do Halloween, a już straszy pianino.
powiadomienie dostałem z Instagramu. Jak coś tam na Instagramie misteriusowym można zaobserwować. Borysek dodał coś do relacji. Ja sprawdzę. Piosenkę będzie wrzucać jakąś. Dawno nie było w sumie. A to 23 godziny temu dodał. Ach. Puszczam. Cień się rusza. Chyba. Ciekawe, o czym teraz muszą rozmawiać, bo na pewno siedzą w sypialni i gadają na ten temat. Bardzo możliwe. I ciekawe, do jakich wniosków dochodzą. Może zobaczymy te wnioski tutaj na miejscu, na przykład właśnie transport Pieninka w inne miejsce. Jeszcze zapuszczę. Może pan z powrotem barkę włączy, bo ona była taka weselsza trochę. To tak chętnie wchodzi. Jak już się zrobiła pogrzebowa atmosfera, to już nie przychodzę. Ej, czas stanął w miejscu, ale czekaj, bo kamera działa. O, odbagowało się. Zacina kamerę. A zobaczę kamera status. Connected 1 tylko. Sprawdzają na necie. Poradniki. No to już tak ładnie wesoło gra. No, można by przyjść na to. Potańczyć. Poruszać nóżką. A nie tak, siedzieć gdzieś w kącie daleko. No i patrzcie mu, o, idzie ktoś. Idealnie wyłączyłem człowieku, idealnie się wstrzeliłem. Jest światło odpalone. Ej, światło jest nawet włączone. To już jest na grubo. Będzie pianinko wyciągane przez okno z ósmego piętra. Macieja, nie ma innych, unikat to jest. Jedyny taki na YouTubie, zobacz. Kiedy jesteś tak zdesperowany, że nie dosujesz własny internet, żeby kamera nie grała. Znowu zawiesiło. Ja może wrogo, to się dzieje. Włączę gorszą jakość na chwilę. Okej. Okay. Przynajmniej może nie będzie tak lagować, nie? Będziemy chuja widzieć. Nagle się ktoś pojawi, nie? Ale światełko odpalone, czyli mają na uwadze to pianino. A włącz z powrotem, mimo że jest światełko. Okej. Okay. O kurwa. Idą we dwójkę. We dwoje. Ich dwoje. No, będzie demontaż pianina? Jest grzebane przy pianinie, więc... Jest dalej sprawdzane. Włącza. Wyłącza. Ale patrzy się na kamerę, chłop, cały czas. Ja pierdolę. Ja ci mówiłam, że powinniśmy... Ja ci powtarzam od 5 lat, że powinniśmy to pianino wystawić na OLX-a. Czego, kuła, pamiątka po dziadziusiu, to zostaje w tym domu. Będzie rozkręcane pianino. No ja czekam, no muszą to przenieść. O, już za pianinem jest szukane. Mówiłem ci, Grażyna, idź w chuj z tym swoim marzeniem zostania Chopinem. I tak nie grają na nim. A stoi. Ej, za tydzień wchodzimy na kamerkę, to pianina już nie ma. Stoi obok Hoboka. Ta, to pewnie ta poduszka, że spadła.
Dziadzia zawsze jak zjadł kremówkę, to później grał walkę na pianinie. Piękna Wiele, oni pieśń. są naprawdę bardzo grubo obsrani. A ty byś nie był? To jest, cholera. Jedno z najbardziej paranormal activity, jakie robiliśmy, nie? No, no, no. Jedno z takich bardzo tematycznych. Duch dziadzia rzucił poduszkę, jak szedł grać. Ale jak nasłuchują. Jak stoją nieruchomo. A tym dziadkiem był Jan Paweł II. O Boże. Barka normal planiviti. Jak chłopo ma rozkminę. Ej, jak pójdą, dźwięk przesuwania krzeseł trzeba puścić. Wiesz, takie szukanie po podłodze krzesła. Na przykład. Można spróbować. Tak po cichu. Ale nie wiadomo, jak to będzie z kamerki słychać. No, ale no jak właśnie, po cichu włączysz, to będzie dobrze słychać. No właśnie, w sumie się cykam, że to zabrzmi inaczej. Ja mówię właśnie, to pianino przez pianino, cały czas pianino, to jest no. Ultimate. Jak tego nie zmienimy, to może się nie skapną. O, coś dyskutuje tam. I teraz powinno się okazać, że coś włączyli i samo im faktycznie zacznie grać to pianino. Podejrzewa kamerę, a od razu tam Frodo. Jakby podejrzewa, to by ją wyłączył. Na razie to głównie pianino jest dotykane. Można stół przestawić zawsze tak po prostu, jeszcze przy okazji. O, już jest taka rozkmina, że Boże by przeniósł jednak. No taka skamera. Jak to koty wtedy. No. Patrzy się nam w głąb duszy. Idź go na łóżki, bo on już tam stypuje. Ej, to wygląda jak takie NPC-ty w Simsach. W sumie. Nara. Światło. Światłość wiekuista. Niechaj świeci. Zostawiam odpalone światło, bo czują się wtedy bezpieczniej. Nie trzeba włączać, a tak to się... O, pa. Podejścia robią. Nie wiem, czy nagrywania nie ma w telefonie włączonego jakiegoś. No, to i tak poczekamy, aż pójdą. A może na bok? No. Możemy do ochroniarzy pójść na przykład, jako przerwa na reklamy. A jeśli chodzi o reklamy? To my mamy taki przycisk. No słuchaj, jest 595 osób i 475 łapek. Można to do 500 dobić. Ale pan ich teraz szantażujesz. To się nazywa szantaż. A tam szantaż. Tak nie wolno robić. Ci co mają adblocka, to mają adblocka. A jak już ktoś... jest 480. A jak ktoś ogląda na telewizorze, a nie ma YouTube'a premium to... na przykład? To se skipnie. A jak ma pilot gdzieś zgubiony? Nam się no wydarzyło tak, że mamy Mi Boxa. I zgubiliśmy pilot do niego, ale zgubiliśmy go tak, że ni chuja go znaleźć nie idzie od kilku miesięcy, a Mi Box normalnie pokazuje, że jest połączony z tym pilotem, nie? I normalnie stan baterii i tak dalej. Więc zamówiłem drugi pilot, tylko jakąś tam podróbę chińską, nie? No i pomijając to, że był tragiczny, to też się zgubił. Jedyne, co mi zostało po tym pilocie, to dongiel USB. No nie ma. Tutaj zajrzę do środka. A już wszędzie szukaliśmy. Kanapa była przestawiana, człowieku. Był cały ten, cały salon był przemeblowany i nigdzie ani jednego, ani drugiego pilota nie ma. Sprawdzić w zimnym pokoju. W kuchni letniej. O, puszczę ten dźwięk, ten, co wtedy. Aliens are here. Jakieś takie, wiesz. Tutaj to wszystko można puszczać, bo tutaj to bez problemu. Tylko żebyś tam, kurwa, nie włączył. Bo tam już by mogło być naprawdę po grubemu. Ciężkiemu. Ja pierdolę. Boi się główki włożyć z powrotem.
do kanapy, wpadł do środka, Patryk podejrzewa, ale chyba mister sprawdzał już to. Sprawdzałem, kanapa też była rozkładana. A między poduszkami siedziska w sofie było sprawdzane, wszędzie. Cały, no po prostu cały salon był przejrzany, wszystko było odstawiane, przestawiane i każdy najmniejszy szczegół. Nawet zamrażalka była sprawdzana. Chyba ten, chyba będzie nagrywał zaraz coś. Jakie creepy to jest, ja no. Pierdolę. Jak gdyby to u pianisty puścić, na pewno by się skapnął, ale jeśli by się nie skapnął, to poszłoby bardzo po ciężkiemu. Oni by tam już nie weszli, na pewno. Mi wpuścili. Można używać aplikacji jako pilot. Ja mam aplikację, jakąś tam nieoficjalną, ale jest tak mega chujowa, nie dość, że między kliknięciem a akcją mija sekunda, to jeszcze co 5 kliknięć wyskakuje reklama, która się tak wysuwa powoli i dopiero po chwili można ją zamknąć. Tutaj chodźmy. Gdzieś miałem ten dzwonek do drzwi. Dzwonek do drzwi. Music, nie? Jak człowiek pododaje tych dzwonków, to potem nie może niczego znaleźć. To, mam. Zawsze można pobrać wersję APK bez reklam. No na iPhone nie pobiorę. Zaraz wracam jak coś. Okej. Okay. Jeszcze jak Antonina miała Xiaomi, to próbowaliśmy przez tą aplikację Mi Pilot się łączyć z Mi Boxem, to w ogóle to nie działa. Domofon, no może być domofon. W ogóle jest przejebane, bo spodziewałbym się, że telefon Xiaomi bez problemu się z Mi Boxem powinien łączyć. No ale tak nie jest, niestety. Chuj, może kiedyś się znajdzie ten pilot. Na śmieciach raczej nie jest, skoro go znajduje cały czas. Pewnie się znajdzie wtedy, kiedy nie będzie potrzebny. Którą wersję Mi Boxa warto kupić? Ja kupiłem tą pełną kilka lat temu. Nie tego sticka, tylko... No tylko tą zwykłą, to jest chyba S się nazywa. I powiem ci, jest spoko. W sensie... Każde VOD działa ok, nie zacina nic jakoś szczególnie. Jest trochę denerwujący pod niektórymi względami, ale generalnie ciężej o coś dobrego w tej cenie, myślę. Ja mam Mystica już tak średnio działa. No właśnie słyszałem, że jest słabszy że ma słabsze podzespoły, nie? A ten Mi Box S, no to myślę, że nawet jakby pada podłączyć, to w jakieś proste gry można by grać na tym. Idzie. O. Witam. Jak był domofon puszczany. The time is 10 o'clock p.m. A nie, sprawdza. Ona przyszła się tylko przywitać! O Boże. My też się przyszliśmy tylko przywitać tutaj. Tak jak do pianisty. Ja właśnie może byśmy wrócili do pianisty, bo się za bardzo tam uspokoi. Czekaj, najpierw tutaj jeszcze domofon, jeszcze raz i pójdziemy tam. Idzie? Tutaj coś czuję, że też może być beczka. Co się dzieje, panie Noisu? Tak, jak bo się panu włączyła do streamie. Tak, tak, dokładnie. No, szuka. Na razie jeszcze szafa spokojnie. Szafa do Narni? Tutti, tutti. Ej, to jest papier toaletowy? Dzwonią z Narni. Nie, to jakaś rakieta biała. Na razie nie ma w ogóle podejrzenia, że to może być kamerka, nawet się na nią nie spojrzała. W szafie kochanek utknął. Nie wiem, o co tu się dzieje. To co widzisz? Po sieci chwilę będziesz wiedział, o co chodzi. A co tu się dzieje się? A to ja przepraszam. To zmienia postać rzeczy. To zmienia postać rzeczy. To można wytłumaczyć w takim razie. Usiądź, weź krzesło. Zabawkowy telefon. Puszczę zabawkowy telefon, taki kawałeczek i pójdziemy tam do pianisty.
Żeby za mocno nie zasnęli snem Bożym. Idzie? Ja tylko pozdrowię dziewczynę Aleksandrę. Jak już przeczytałaś, to weź mi przynieść coś do jedzonka. Pani Olu, pani coś przyniesie dla chłopaka. Ale po 22:00? No tak średnio wypada jeść po tej godzinie. Proszę pana. Pan chce, żeby pana widz głodował. Proszę pana, ja dbam o zdrowie tego widza. Dobrze, przepraszam, ma pan rację. Ja się troszczę po prostu. Jednak nie, to dobrze. Jedzenie o takiej godzinie, proszę pana, to nie jest nic. Nie jest nic dobrego. Nie, 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 to jest fatalna sprawa. Rodzinka tam się zbiera teraz. Nie wiadomo, na której kamerze stacjonować. Koszmar szotera to jest. W tym momencie się zaczyna. Zobaczy pan, jak to jest. Dobra, oni tutaj kombinują, nie ma co oglądać, bo tutaj nic ciekawego nie zrobią na razie chyba. A my puścimy bareczkę po prostu. Mistrzego zdba nie tylko o nasz entertainment, ale i o naszą Michę. Dokładnie, jak ktoś po 22 chce spożyć jakieś jedzenie, to już lepiej wysłać to jedzenie na paczkomat. Ja podam adres. Po co sobie żołądek psuć? Walia Polska 01. Uhu! Ja już nie jem, panie Dixon. Jadłem 10 minut temu. No on to zaraz go skurwi, zobacz to. Już taki zagęszczony tu przyszedł, że... Patrzy się na kamerę, na piano. Na kamerę, na pianino, na kamerę, na pianino. Ej, bo on pewnie siedzi tam w pomieszczeniu, ogląda na kamerze, że się nic nie dzieje, a pianino gra. I zobaczcie, kto to kurwa jest. On nasłuchuje teraz. No to... Życzę mu powodzonka. O, kurwa. Super. Mamy czas, proszę pana. Teraz możemy tu przyjść, proszę bardzo. Tutaj się trochę rozluźniło. To gdzieś tuti, tuti. Nie, 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 tam tuti. Na pewno to jest tuti. Standardowo. Ta szafa jest spokoju nie daje. Ta szafa. Zawiasy będą do wymiany, no ta szafa. Ja coraz więcej rzeczy wyciąga. A może to tam wyżej, tam gdzie piłki. Pani ja tam zobaczy. Piłki spierdolił na ziemię. A te na dole szafeczki? Nie da się otworzyć? Schyla się jej nie chce. Po jednej nutce puściłem. Ktoś sygnałka puścił. Ej, w ogóle to sobie na dzwonek ustawić w telefonie. No. Dzisiaj na streamie rozkurwiona szafa i wszystkie zabawki w niej. Rozkurwione pianino i rozkurwione łeb ochroniarza od spania pod biurkiem. Pan Ciemnowic tak ciemno widzi. Panie Nor 7 ust. No, nie musiałaś, Antonina. Jedna szafa. Mu tam wygodnie. Będzie... Ej, w ustawieniach kamery coś grzebie.
Powiedziała kamiera. Seksy? Kamiera, no! Oni chyba nie wyłączą tego. Chociaż sobie pani się tu zbliży. Dziecko idź to pan teraz damskie włączy dla zmiany. No teraz facet idzie. To ja damskie dla faceta. Sigul przyszedł. I zagadaj może, ty. Póki on tam coś grzebie, wszyscy są. Hello my friendos. Hello my friendos. Do you hear me my friendo? I don't speak Turkish. I don't speak Turkish. Do you know Sedat Çelik in Sedat Bufe? In Istanbul? In Sedat Bufe? In Istanbul? It's very bad guy, my friend. Sedat Çelik is really very bad guy. Please don't forget me, my friendo. I'm stuck in your camera. I'm trapped here. Please help me. Help me, my friendo. I'm waiting here. Wyłączył. Znaczy w sumie pomógł, jakby nie patrzeć, nie? Jako, że po 21.37 to możemy budzić tych, co śpią w domu. W sensie tych, co śpią... Może jak ja to powiedziałem dziwnie, tutaj babcia jakaś to nie. Nie no, to nie jest dziwnie, nie wszyscy śpią w domu. Niektórzy śpią w hotelu na przykład, tym na godziny. W różnych miejscach ludzie śpią. W samochodzie niektórzy śpią. A niektórzy śpią na przykład na sofie przed domkiem, w ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym Wantok w Księżych Młynach. Proszę pana, to jest akurat uzasadnione, ponieważ miał pan wybór spać z niesamowicie głośno chrapiącym osobnikiem. Lub no na sofie na zewnątrz. No właśnie, ale sofa na zewnątrz była bardzo wygodna, więc tam jak się usiadło, to już można by nie było wstawać w ogóle. No tylko właścicielka potem budziła, czy wszystko w porządku. No to dobrze, jeszcze budzik masz za darmo. Wiesz, niektórzy za to płacą, kurwa, za takie budzenie. Ciemnowic, niektórzy śpią przy sofie, przy pianiku, bo się kurwa dziadek z niebios przebudził. Aż pompy nie mogę znaleźć przez to. Bo jak pies GPS. Tutti. Ewet. Ewet. Albo i nie we Ewet. Albo nie Ewet. Musimy się z Senata zapytać. Dokładnie. Napisz do niego Ewet. Ej, napiszę do niego Ewet. Co myśli? Czekaj, gdzie ja mam odpalone, bo gdzieś miałem takie... Tutti? Nie. Miałem chyba odpalone ten. No a to w sumie jebać sobie to. Napiszę mu z Messengera z telefonu po prostu. Czy jak będzie Ewet? Odpowiedź to. Po prostu napiszę czasem tylko Ewet, znak zapytania i nic Eweta. Więcej. Pianista tam teraz leży, to jak mu coś puszczę się skapnie od razu. Sedat Çelik. Ewet? Panie Sedatu. Panie, tylko ciężko ocenić, czy to jest dziecko dziecięce, czy dziecko mniej dziecięce. Ma zegarek. Ja przepraszam bardzo. Dorosły dzieciak. A tutaj dźwięku nie ma. Jest tylko, można podsłuchiwać. Pozdrawia z Księżnych Młyn. Lolek 10 mieszka w Księżnych Młynach. Pozdrawiamy serdecznie. Całym sercem jesteśmy w Księżnych. Tam był taki klimat nie do podjebania, nie?
Pewnie pan Dolek mówi, że chujnie jak 150, ale dla nas to było coś wyjątkowego. Te domki w lesie w ogóle. Albo jak szliśmy nad Tamę i się okazało, że jest trochę dalej niż sądzimy. Oj, tam się nie dało tam dojść. Samochodem się jechało z 5 minut. Chujowy internet. Potwierdzamy, panie Dolku. Kurwa, ile tam starterów było i na niczym nie działało. Chyba wszystkie sieci mieliśmy. Dopiero jak łysy z namiotu połączył te rurki i zbudował maszt i ten maszt pasami holowniczymi do drzewa przybił, to złapaliśmy jakiś internet. I to dobrze powiedziane, jakiś. Jakikolwiek. Ten telefon na górze na taśmie, pamiętasz? Na tym drzewie? Ta. A czyją wtedy był? Ten telefon w sumie. Twój. To nie był ten Lenovo? Mój. Ja dałem zawiesić telefon tyle metrów nad ziemią, na taśmie. Musiałem być najebany. No, słuchaj. Byłeś. nie da się zataić faktów. No nie. A ciekawe, czy... Alkohol zrobi. Ciekawe, czy Wantuk ma jakieś powiązania z Wanpurem na przykład. Mi się wydaje, że nie. Też mi się tak wydaje, a szkoda. Ale mógłby mieć na przykład tańszy alkohol na miejscu. Tak, 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 tak. Oczywiście. Jakieś budki, jakieś parasole, w sensie do tego typu. Ale płynnie, ty. A tu ty ktoś śpi nawet. Czym budzimy? Polskie Radio. Polskie Radio. Dzisiaj trafiam, dzisiaj stary trafiam, dobrze. Dobrze, dobrze, to ja słucham pana. No to Polskie Radio, dobrze. Polskie Radio. Polish Radio. Station. Kiedyś się nazywał Wanpur, ale zmienili nazwę, bo ktoś przyjebał się, jak dobrze pamiętam. Tak? Widzisz, no pan Lolek pisze. Jak to napierdala, człowieku. Proszę pan, to nawet zmarłego by obudziło. A nie, czekaj. Albo Radio Moskwa, Patryk też proponuje, no ale w sumie jak na to się nie obudził. Na Radio Moskwa nie ma chuja, żeby się obudził w takim razie. Jest za ciche. A Radio Telegrafista, patrz jak wszyscy połapali z radiem. A ja mam do dzisiaj paczkę zapałek z Wanpuru. Bo z Antoniną z Wanpuru, Boże, z Wantuku. Bo z Antoniną pojechaliśmy kiedyś na Wantuk i wzięliśmy w ogóle węgiel, kiełbasy i tak dalej. Wszystko, grilla nawet swojego wzięliśmy, a nie pomyśleliśmy o tym, żeby wziąć zapałki albo zapalniczkę. I pani z Wantuku nam dała zapałki. Ja je do dzisiaj mam. Pamiątkowe. Proszę pana, za niedługo się panu mogą przydać. Proszę pana, dzisiaj widziałem, dzisiaj mi Antonina wysłała linka do takiego filmiku, że ze świeczek i z doniczek można zrobić taki akumulator ciepła. Tak. Przejechać do mrówki, kupić pręt, kupić doniczki i to zbudować. To może Radeon będzie mieć wolne. Zbuduj sam akumulator ciepła. Ochrona się budzi ponoć. To pomożemy. Ja zrobię takie komórki. Pan może źle zrobił. Bo to jest pan ciemnowy, stąd nie widział co robił. I że zapałki te mini paczka wrócą. O, Deku proponuje przerwę na reklamę. A to nie zły pomysł. Oni się znęcają nad nami, teraz sami chcą w reklamę. No ale to dobrze. Ale oni doceniają pana content. Ale to wcześniej my się znęcaliśmy reklamą nad nimi, a teraz oni się nie denerwują na reklamę. Czyli się znęcają nad nami. To ja może z karteczki przeczytam. W takim razie. Pan może przeczytać, bo dawno nie było czytanego z kartki. Ogólnie to tak źle tu się nie mieszka, ale najgorzej jak wakacje Disco Polo do trzeciej napierdala. Oj tak, byczku. Powiem ci, że muzykę też napierdalaliśmy odpowiednio. Dokładnie. To ja mam do nagłośnienia pewną rzecz. Pan już wszystko naraz nagłośni. Jeśli lubicie grać w GTA 5 na serwerach RP, chcielibyśmy was zaprosić na Paletto Live, który właśnie tworzymy. Gwarantujemy ciekawe mechaniki, własne skrypty pisane od podstaw
i przede wszystkim wysoki poziom rozgrywki. Podania na WL składamy na Discordzie, do którego link będzie dostępny na czacie. Dziękuję. Ja również dziękuję. Bardzo mi się podobało to wystąpienie. A pan ma to napisane tak normalnie, to pan może też ponagłaśnie czasem takie te. Ale pan już nagłośnił teraz. To... No ale to ja będę powtarzał. Ale to potem może pan jeszcze nagłośnić. A dobrze, to potem to okej. O człowieku. O człowieku. I znowu to jest takie miejsce, gdzie jest napierdolone tyle wszystkiego. Po co? Jak można mieć taki bałagan w domu? Ej, czy to pani żyje? A żyje, dobra. Ja jestem za biedny na GTA. Przecież GTA za kilka złotych idzie kupić. Szczególnie konto można... na Epiku. One chyba po 10 zł chodzą jakoś, nie? Te konta. Za darmo było nawet. Za darmo go zdawali, ale dużo Januszy wpadło na to, że może pokupować. W sensie odebrać to GTA i potem odsprzedawać. I sprzedają za jakieś 10 zł. Siema, fajowe. Pianista. Pianista leży na łóżku, jebany śmietnik. Tu te lagi są. A spróbuję zmienić ustawienia, żeby może... Może ej panie, a jakby pan pianiście puścił po jednej nutce, bo możliwe, że on śpi już do tej pory. W sumie. Zdawaj do pianisty. Bo to jest takie, kurwa, 50-50, nie? Ale tak po jednej nutce i tak ciszej, na pół głośności na przykład. Co pan... Tylko na... nie pies GPS, proszę. No. Ruszył nóżką, delikatnie. Spodobało mu się. Już w rytm. Jaka to melodia. On leży na brzuchu, a nogi ma jakby leżą na plecach. Big logo. Ja podgłoszę do streamie te dudki, bo u niego są trochę przyciszone. Tako. Aż się podniesie, bo tak na razie to... O! O! A nie, chuj tam. Nie gra. Wyjebane jajca. I tak już dzisiaj nie zarucha dosyć. Ej, faktycznie, on leży głową do poduszki, ale jest wykręcony na tą stronę, nogami do góry. Niech stanie i zagra to samo. Kogwa dziadek, daj spać. Stary chuj. Jeszcze po nutce? No, no. Siema, Koder. Nóżki chodzą mu tak delikatnie. Zaraz żonka przyjdzie. Zobaczy, że pianino samo gra, a ten chuj śpi. No go zjebie go. Dziadzio muzykant. Dziadek, wracaj do trumny. W sensie podgłośni na tym. Powoli się wczuwa. Tutaj tak się przebudził, to choćby do Japonki. Obrotowe nogi. 360. Panie, tu jest taki pierdolnik, że ja bym chciał widzieć, jak ona wyłącza tą kamerę. No to w sumie pompa. Tutaj i tak są lagi. O ulicy idzie... A, okej. Okay. Sake. Zupka chińska. Pszna. Pśnieje. Dalej. Wyjebongo ma. Jeszcze ja zacina się. 3.21 brzmi jak temat na obudzenie Azjaty. Mhm. Klaga! Słyszysz to? Słyszę. Mhm. To się napierdala. U nas też było słychać. Ja przepraszam. No.
Koty się wam zalęgły. Dlatego ci mówię, że jakby coś zaczęło miauczyć w salonie, to ja bym uwagi nie zwrócił, bo tam bez przerwy coś miauczy. No tak, jakby szczekało to. To już byłoby dziwne trochę. Takie są wentylatory jak u Chinki z sake, faktycznie, no taką samą podstawę. Ten sam dystrybutor. Cześć, Klara. A za jakie ma zimne łapki? Dotknij łapki. A co jej z ust leci? Gdzie? No ślinę ma na ustach. A kurwa, wścieklizna. I może ty wściekliznę masz, Niunia? W sumie to mi się jakoś ostatnio nie chce wody pić, wiesz? Jakoś światło mnie tak razi. Podyskutujmy o tym. Jaka podkurwiona. Ale podyskutujmy, Niunia. Boję się dotknąć. Faktycznie zimne jak skurwysyn. Serce dla niej powoli. Co? Tosia też weszła? A to nie miało być tak, że jedna tu, a druga tam? Koty się ślinią jak im przyjemnie. Jak się przeprowadzaliśmy i przewoziliśmy koty tutaj do nowego mieszkania, to Klara tak się ośliniła, że ja pierdolę. Wątpię, żeby było jej wtedy przyjemnie. Ze strachu było, no. A jest tutaj Klarcia, Niunia. Chodź. Niunia, a potem jobany kot. Jak się zwracam bezpośrednio do niej, to mówię Niunia, a jak się zwracam do niej w osobie trzeciej, to mówię jobany kot. Niunia, chodź. Nie dotykaj tej szafy, bo się przewali. Jedna bestia mniej. Ej, pianista, w jakiej wygiętej pozycji śpi, widzisz? To co, po jednej? Ale nie pies GPS. Może marsz żałobny teraz właśnie tak dla odmiany. To Nate? Pójść temu chujowi na kanapie jumpscare'a. Nie, bo się skapnie i będzie koniec zabawy wtedy. Szkoda go, żeby się skapnął. On jeszcze coś może odjebać dziś. Dzisiaj nie idziemy spać. Może on już zasnął snem wiecznym. Chyba za cicho jest puszczone. Pan na full ustawi. Nic to już się wita z dziadem. Ej, to były spazmy pośmiertne już. Dziadziuś dla niego marsz żałobny odkrywa na pianinku. Zoomuj mu ryj. Takie są propozycje. I w sumie jak oni śpią, to może internet już u nich nie będzie ścinać i mogę lepszą jakość złączyć. Właśnie to będzie widać. Ja pierdolę. Śpi, oczy ma zamknięte. Ale jak powyginany w trzy dupy. No. Panie, na full. Na full? Zbliż na niego. Okej. Okay. Zbliżyłem. Okay. I teraz na pełnej. No. Aż będzie widać, jak zaświeci oczami. O! Przebudzą. Czas stanął. Jednak trzeba wrócić do jakości poprzedniej. To wystarczyło, że jeden piksel się zmienił już. Zmienił miejsce zamieszkania nogami do przodu. Muszę zrobić tak, żeby na OBS-ie było czat widać, bo ten czat to naprawdę dodaje kwintesencji temu wszystkiemu. No. Oczy się dla jego chyba znów zamknęły. Snem wiecznym zaszły. Czas w kolorowe sny mu pójść. Może nie są kolorowe sny, wiecznie na pianinie.
To i znów zlagowało. Nie, to trzeba słabą jakość. To nie ma sensu na tej lepszej. W głowie się kręci się. Stygnie jak silniczek w komarze. O Boże. Może bagaczka? Jednak na bagaczkę się lepiej ten tego. No może być, ale zbyt on obserwuje to. Szkoda, że nie widać. A może zobaczę ustawienia kamery. Może da się tam w tej lepszej jakości trochę zgorszyć jakość, ale zlepszyć w stosunku do tego, co jest teraz. No. O, czekaj, wstaję. Jakiś konsensus. Wstaję. Niech podejdzie do pianinka. Chyba kamera jednak. No. No jobada bliać. Doczekał się. Ale on cały czas mógł to wyłączyć. Myślałem, że będzie musiał na drabinę wchodzić. A on po prostu wtyczkę odpiął. On mógł cały czas to zrobić, a tego nie robił. Ej, tutaj rutek. A dobra, rutek. 3:07. Trzeba by się postarać, żeby obudzić. Nie! 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 Proszę pana. Ja nagłośniłem cały czat przypadkowo. Nie słyszę. Ja mam na 5% głośności, a... Ej, weź sobie wyobraź, że ktoś na przykład stwierdził, a to włączę sobie streama do snu, to tak 22, 23 zasnę. I ktoś sobie zasypia i nagle po ulicy idzie pies. Kiedyś chyba tak było z tym, z komandirem, że zapierdoliłeś właśnie w taki sam sposób i obudził się aż na tej samej. Reklamy nie działają, kiedyś nie działają, po ulicy idzie pies, działa. Ale patrzymy, to tak od razu ksyceć, to ja nie wiem. Telefon mi podskoczył. To jest polska piosenka, oczywiście, pies GPS sobie wpisz. Ej, Salwador Boży. Tak, Salwador Boży ostatnio nie był Boży. Teraz jest Boży. Miał inny nick. Dali może był wtedy. A może tak. Taki prawdziwy. Ręce się trzęsły i się zderwą. Bliży, no. Bliży. O, właśnie. No bliży. Tak, bo jest dali przecież i bliżej by było wtedy. Tobie telefon i cały blok. Mam nadzieję, że Wojtos oglądał to na swoim soundbarze. Jak to ma w zwyczaju. Ależ tam musiał być nagłośniony. Pies GPS to świetna piosenka, nie wiem czemu jej wcześniej nie słyszałem. No, dużo osób o niej nie słyszało. Nawet w Biedronce jest gang bez strzaków bodajże i tam idzie psa GPS. Tak, pies GPS. Pies GPS. Jak odmienić pies GPS? Psa GPS-a? Jak to GPS-a. Brzmi? Psa GPS-a. No, GPS-a. A dzisiaj miałem taką rozkminę, że zawsze jak jest ta niedziela i stream, to ja z godziny na godzinę słabiej myślę. To jest tylko potwierdzenie. GPS. No tak. Nie ma obracalki niestety. Pies Cypiso. O, tu jakiś ten wiatrak fancy jest postawiony. W sensie to nie jest wiatrak, to jest schładzacz powietrza, czy jak ktoś tam nazywa. Kuda. To na, tu na środku prawie. Nie, na ziemi stoi, się kręci. Tak jak... Aha, ten taki ten, wiem o co chodzi. Nie kolumnowy. Pamiętam, jak to się nazywało. No. Wiatrak kolumnowy. Walnij pół litra i po problemie. A stoi obok mnie Stumbras, przepraszam. Wodka z źdźbłem siana. Z polskich upraw. Nie wiem, czy z polskich. Nie znam się. Tak sobie pierdolę po prostu. Oni schładzają, my musimy dogrzewać. Dokładnie. Ale radionik się spisuje. W całym mieszkaniu jest zimno.
A tu jest ciepło w tym pomieszczeniu, 22 stopnie. A w reszcie mieszkania 17-18 stopni, no to co? Mówię, to taniej wyjdzie podłączyć radio na podgrzejniki. I sobie tak całe mieszkanie zagrzać. Komputer i tak chodzi dzień w dzień, bo ten serwer robię, a skoro już o serwerze mowa, to... O Boże. Czacie. Moi drodzy. Ciekawe mechaniki, własne skrypty pisane od podstaw i przede wszystkim... Jeśli lubicie grać w GTA 5 na serwerach RP, chcielibyśmy was zaprosić. Dziękuję. Overclocking sobie zrobicie dobrze. Dziękuję. Ale to... A to kamera nagłośniła, nie ja. Kamera w kiblu? No tak, przecież... A chyba nawet jest kamera w kiblu przecież. Kamera bas boosted. O! Pieseczek tu jest. Pimpek. 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 Chodź. Chodź, Pimpek. O, kochany. Podaj kość. Podaj kość, Pimpek. On chyba po polsku nie potrafi. Give me a kość. Poszedł. Co ty, Rafał, chcesz ode mnie? Próbowałeś okowite od Urbanka z Korczyny. Chciałem kupić, ale nie mieli na stanie. Co? Co? Panie. A to czego piesek poszedł? On też ma dość już. Ale patrz, pies jest mądrzejszy. On po prostu pójdzie do innego pomieszczenia. Mogę mu kartkami poszeleścić. O, na kota przeszedł. A on coraz grubszy jest. Dobrze go karmią. No i stwierdził dobrze. W sumie to jebać. Piesek nie paniewaju po polszaju. Przy drzwiach czeka. Jaki biedny. Ciekawe, dlaczego on jest tutaj zamknięty. To przecież ten pies pierwszy raz się pojawił też w chuj dawno temu. To nie jest tak, że on się pojawia dopiero od miesiąca, bo on już kiedyś był. No tak. Jest wiecznie zamknięty tutaj. Muszę kiedyś w dzień wejść i zobaczyć. Dokładnie, może jest wtedy wypuszczony. A jakby puścić kobiecy bolący palec? Możesz spróbować. Zapoznajmy pieska. Zaczął wyć? Wyje. Bo pani dzieje się krzywda. On wyje. Panią boli palec. Puść mik z koniem. Się dla jego. Swój chłop. Tutaj jakiś salon. A, to jest to, co napierdala. O, a tutaj jakieś kamerę wyłączali, pamiętasz? Oni się pluli tu kiedyś, poważnie. No. Było na ręce i w ogóle. Trzeba to powtórzyć. A tamten z kanciapy to żyje w ogóle? Ten z kanciapy od ochroniarzy. On żyje, ale coś wyjebane mają dzisiaj. Może stwierdzili, że w sumie to i tak nie znajdą tego źródła? A może już wiedzą? O! Szybka akcja. Kubica, proszę bardzo. Szybki jak kubica w końcu. Jakie fajne selfie w sumie. Selfie sobie zrobię właśnie. Bo... Aż by to na Facebooku na profil, na profilowy ustawił. No. W Photoshopie byś sobie usunął te napisy. I... Ale fajny piec. Ej, bo to jest połączenie chyba kominka z piecem kaflowym, bo są te... Jak się to mówi? Te kafle szamotowe takie. Widzisz? To tak wygląda jak taki kafel szamotowy. Jest jednocześnie kominek i jednocześnie akumuluje ciepło. Fajne. Panie, trzeba sobie takie zrobić. Jakość zmniejszę, bo lagi są. Kominek kaflowy. No tak, no.
Właśnie cegły szamotowe, o, właśnie o to mi chodziło. Właśnie to miałem na myśli. Ja jakoś zmniejszę. Pyk. A teraz cegły szamotowe są w cenie, nie? W no, ogóle te takie ozdobne to już w ogóle. Ej, to tutaj można by coś tak na spokojnie, bo może z tamtych drzwi ktoś wyjdzie. Obrócić się nie da niestety. Może kota, co, panie Noisu? A i owszem. Pogłos jest. Jak na szkolnej piec kaflowy. Nadal masz LTE? Tak, cały czas. Tylko teraz sobie starter zmieniam. A tam w ogóle pod tym moim postem na Facebooku odezwała się pani, która pracuje w Playu. Pod tym postem z kaktami. No dobrze. Ona już tam ma pana na celowniku. Ale jakbym chciał kiedyś robić infolinię, żeby ludzie mogli zadzwonić, to zobacz, ile mam numerów do dyspozycji. No, wiele te roboty. Tylko kartę włożyć. Nikt nie idzie, no to może pompa, co? Mhm. Jak nagłaśniać, to nagłaśniać. Ale T-Mobile u mnie nie działa w ogóle. Poniżej 1 megabita są prędkości, jak sobie kupiłem kartę taką zwykłą. W ogóle nie ma szans na to. Ty tego BTS-a sprawdzałeś, nie? To miał jaką przepustowość? 30 megabitów? 30 megabitów na radiolinii jest wejście. No. Gdzie Play miał ile terabit? Nie, gigabit. Ponad 1 gigabit. Na nadajnik. Play działa zajebiście. Ja w nocy mam prawie 300 megabitów. Tak o. A też Play można fajnie januszować, bo kupujesz starter za piątaka i aktywujesz sobie pakiet 100 GB za darmo. Tylko promka się kończy na koniec września. Także ostatki. No, ale jak sobie zaaktywuję 28 czy 29 jeszcze dwa startery, to przez 30 dni będę mieć dodatkowe 200 giga. No to spoko. No to i tak, i tak. A Damian też dobrze mówi z tym limitem, że nawet jak nie ma, to i tak jest. Ja na przykład na tym swoim głównym starterze miałem jeszcze ponad 200 giga pakietu, a i tak miałem prędkości rzędu 1-2 megabity, gdzie wkładając inną kartę tego samego operatora do tego samego routera, ustawiając go w tym samym miejscu, mam nagle 200 megabit. No to jednak coś jest nie tak, nie? O! Portable kamera. Ciekawe, czy babcia też jest portable. A jest portable? A nie, w sumie, dobra, nieważne. Pa, jak pysznieje. O tej godzinie. Tutaj wleciałaby czubówna, nie? Mhm. Może jest. Miałem takie fajne nagranie. A, jebać. Ja bym tutaj miałknął. Można miałknąć, można szczeknąć, można puknąć, różne takie... Wszystko można w sumie. Wszystko można. Można seksnąć. Babcia mobilna jak router. Zdjęcie jej miałczy. A może na zdjęciu ma ten w ręce swojego kota. Zaknęła. O! Co tam? Mruczek wrócił? Za światów? Przecież samochód latach? Go przejechał. Chyba jej się wydaje, że jej się wydaje. O, wygraliśmy z Walią. No to fajnie. O! A, stary jest. Już tam na telefon patrzy. Czy kot może zmartwychwstać? Google.it CC. O, stary chuj wstaje. Idą prosto do kamery od razu.
Czy będzie poszukiwanie? Nie, idzie do kamery. O, ona szuka, on idzie. Wyłącz. Lub bardziej wyrwał. Tutaj też jakieś nowe bogactwo, jakieś złodzieje się dorobiło. Nie! Ja przepraszam. Ja może w ramach rekompensaty z kartki poczytam. Nie no, pan by teraz Polsat załączył. Może pan poczyta nagłośnienie serwerowe. Gdzie ja mam telefon? Po ulicy idzie bzdy. No tak, to trochę tak wygląda. Pan tak nowocześnie z telefonem. Ja proszę pana, na Nokii 3030 mam zapisane w SMS-ie. To w kilku SMS-ach, bo jest limit. Jeśli lubicie grać w GTA 5 na serwerach RP, chcielibyśmy zaprosić was na Paleto Live, który właśnie tworzymy. Gwarantujemy ciekawe mechaniki, mocne skrypty, pisane od podstaw, wysoki poziom rozgrywki. Przede wszystkim wysoki poziom. Przede wszystkim. Ja mam tak na kartce. Bo to jest bardzo istotne. Tak, faktycznie jest tak napisane. A już nic nie widzę prawie. Podanie na WL składamy na Discordzie, do którego link będzie dostępny na czacie. Kropeczka. Wszystko się zgadza jak w dodatkach. U mnie się zmieściło na jednej kartce. Na jednym ekranie się zmieściło. Proszę pana. A jak panu ten ekran upadnie, to już nie będzie jak nagłaśniać. A kartki, proszę pana. To jak panu kot kartki zeżre? Koty nie jedzą kartek. Proszę pana, koty jedzą wszystko. To prawda. Ogłoszenia parafialne. O, ogłoszenia parafialne. Koty sikają na kartki, to jeszcze lepiej. Ale i tak można odczytać. To jest bardzo dobry tusz. No mamy? Liki zjadają własne babki. To tak jak psy, nie? No nie zawsze. No, raczej nie jest z własnego. Ja wolę cudze. A. Nic nie słychać. Panie Jamłasica! Specjalnie na prośbę pana Jamłasicy pretensje proszę kierować do niego. Tramwaj mu proszę zatrzymać do środku. Proszę stanąć na torach. Że ja już, jak słyszę tego psa GPS-a, nie? Proszę pana, pan ma inne pompy do nagłaśniania. No ale to jest zawsze najbliżej. No dobrze. Kamera house. A do tego Mr. House. Może teraz jest w domu. Doktor House. To teraz to już ma na grubo. No teraz się musi obudzić. Mógł wcześniej być, mógł wcześniej podejść, bo teraz to już ma nagłośnione tak od serca. Pilnuj głośności, bo mi już sufit się sypie na łeb. Powinno być jakieś takie automatyczne obcinanie głośności, nie? Nawet pisał ktoś coś o tym, że niby jest coś takiego. Tak? No. Ale w OBS-ie czy? No niby w OBS-ie. Ale to znów ciebie też będzie obcinać, chyba że z aplikacji bezpośrednio. A to się będzie znów dźwięk dublować. Proszę pana. Chyba, że z aplikacji, jako z aplikacji i pana z Discorda osobno dać. A to już byłoby 50% jakby starania. Ja zaraz sprawdzę. A to by tylko w tym momencie wyciszyło, nie? Jak jest nagłośnione. Chyba. Przynajmniej ktoś tak mówił. Ale to pan też jest głośniejszy niż tło. Czasem. I pana też przycinało. Ej, muzykę słychać teraz.
Muzyka jest, a nie było muzyki. O 4:46. Może lubią się modlić wcześniej. Ja na głośnie. No koty już odpalone. Ten z zasłony wyszedł. Liczymy na właścicieli. Przez taki bać to się szydy powyginają. Może jak faktycznie właściciel stwierdzi, w sumie miałczy, no to zawsze miałczy, no to wyjebą go. Fajnie się kotku oczka świecą, no. Jobane jobają pod czerwienią. Ale one chcą jakoś tutaj się dostać chyba. Może wskoczą po firanie na przykład. Ale jakie zainteresowane w ogóle są. Jakbyśmy naszym kotom coś takiego puścili, to miałyby to kompletnie gdzieś. Włączcie szczekanie. O, to jest plan. Czej, znajdę szczekanie i póki koty są pod kamerą... Dobra, tak zrobię. Niech leci to. Ja sobie ustawię na koty. Są w jednym rządku. Privet. O! O, kotek. Już się wycofują. Nie, ale koty się wycofują na psa. Już gdzieś indziej świeci. Musi dobrze doświetlić sytuację. Ale ma uszy wielkie ten kot. Może rasowy jakiś. Jebany. Czy te oczy mogą kłamać, proszę pana? No, myślę, że tak. Nie wiem, kot się domyślił. Świecisz mi czy sobie. Tutaj już nie ma. A nie, dobra, jeden jest. Ale on już nie nagłaśnia, nie naświetla pewnych spraw. On wyłączył latarkę, proszę pana. Baterie się rozładowały. Ciekawe, co to za sprzęt tutaj. Może nikt nie przychodzi, bo tu wózek stoi. Nie ma jak przyjść. Kurwa. Ja przepraszam. Nie misterium. Ja wiem, że to było poniżej poziomu. To jak taki dobry żart z Danata, wiesz. O. Który jest gruby, ale i tak jest śmieszny. Zagówki się przepaliły dla niego. Pompuję tutaj. Hallway. Chyba byliśmy w Hallway, ale chyba nie pompowaliśmy nic. Chociaż nie, pompowaliśmy tu. Poznaję po tym. Po tej kamerze, jak się obraca. O! Ej, zmiennik jakiś chyba. Jesteś? Jestem, no. Albo był może na jakiejś przechadzce. Ja przedzwonię. A już się spojrzał. On wie. On jest mądrzejszy. Ale odebrać może. Ale zobacz, wyszedł na przechadzkę, założył umundurowanie, wrócił, zdjął umundurowanie, żeby nie poblamić. Broda ma taką dziwną. Jakby mu się coś przykleiło do szyi. Co to za marynarz? No on sobie żyje swoim życiem. Proszę spojrzeć. On sobie buty założy. Rowera już nie ma czego pilnować, to on do domu idzie. Można by się przejść do naszych ulubionych ochroniarzy i ich pomęczyć taką mocniejszą wiksą. Ej, w sumie ciekawe, czy by nie było Sedata też. Z takich rzeczy. O, tu jest inna pozycja. Może akurat. Może akat się obudzą.
Pompuje mocno. Powyginany jak po mefedronie. No w sumie dziwna pozycja do spania. Może dlatego takim się dobrze śpi. Wygląda jakby się patrzył, widzisz? No wygląda jakby się śmiał. Może to stężenie się... pośmiertne już jakieś. Może. Parawanik. Jemu serce chyba już nie pompuje. O Boże. Wypompowało, co miał wypompować. Daj to jakichś ludzi. O! Mnie to tak bardziej ciekawi, czy on potrafi lagi usunąć, tak jak tańczy. Co robi koala w płonącym lesie? Płonie. No ta. A co robi koza w płonącym lesie? Tak samo płonie. Dziecko, jakie drifty robi? Pukanie do drzwi. Głosówek słucha. Jakby się nagrywać, to coś włącz. Seksy. Co? Czy nie? No mogą być. No niech będą. O, już facet się odzywa. Męski Słuchaj, głos. Co ty tam kurwa gadasz? O, wraca. No ale to nie byłam ja. Tato, to nie ja. Ależ pan tego. Tato, proszę to wyłączyć. Była chyba ta kamera kiedyś, tak mam wrażenie. Tak? Ona coś jakby do kamery mówiła, ale nie wiem. O Jezu, ależ pan to nagłaśnie. Co jeszcze może im takiego? Może kobiecy ból palca? No, no można. Na zmianę. Miks zwierzęcy też proponują ludzie. Dobrze. A co się działo na tej kamerze, bo ja jej w ogóle nie pamiętam. Ale nie, to mi się wydawało może. Dobre połączenie. Świetne. Kobiecy podgłośnie, to jest w jednej ścieżce. O Jezu. Ja przepraszam, ale ta stara wydaje się odporna. No właśnie leci to nagłośnione dobrze. Tak? No. Łech. 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 Akurat przełączyłem. Muszę wrócić. No, tutti. Tutti tego. De.
walka. Jak ale... muszą iść z kminy naszego kamera kaszła. Ale to jest wszystko powiązane ze sobą. Najpierw się... Faka pokazała. Paszła na chuj, jobana, bliać! Ja jebał twoją mamuszku, babuszku i prabuszku. Fuck you! Mamuszku, babuszku i prabuszku. Fuck you! Dyskusja ucichła. Koniec, kurwa. Stupid idiot! Stupid idiot! Telefon podstawiło. Dobrze, niech mają jakieś te... Niech chociaż jedni mają, niech się pochwalą gdzieś. Nie, nie jest obrotowa niestety. Nie ma obracałki, nie ma. Niech tutaj mają przedstawienie muzyczne. Proszę, proszę nagrać dokładnie. Ukrainę. Hymn Serbii, Niemiec, Azerbejdżanu. Kudę ja miałem ten hymn? Tutaj. Niech się tylko odwiesi. Babki same siedzą, bo pewnie stary na froncie posłany da. Jeszcze nie wiedzą, że za miesiąc dostaną paczkę cheetosów. Jako rekompensatę. Stara może nowy model Łady wybierać. Aż maseczkę założyła. Stara już katalog Łady przegląda. Aha. Wyłączyli? The time is 11:00 p.m. Młoda już tam... Ktoś się loguje tam. Przesyła dalej nagrania. A tam och, ach, och. Taty wysyło. Jeszcze dostanie w pierdol od taty. No lisy. Ja bym zobaczył. Będziemy się powoli do końca zbliżać, bo już się późno robi, ale... Jeszcze nie odwiedziliśmy pewnych... Sinan! Już miałem przygotowane pod Sinana. Sinan! Go home! Sinan! Sinan! Wstał i poszedł. No to idę. No to wyjebane jajce. Szyf kazał wyjść, to wychodzę. Ale zauważ, że nie symulują już popsutej kamery. Sinan, idź go home. Ja bym opuścił coś normalnego? Jebany nawet nie zatańczy pewnie. To nie jest to, co Sedatu. Starego chuja posadził i wyjdzie stąd. Kazali mu do domu iść, to ty wiesz jak tutaj sieć, ogarniaj, ja idę. A Sedat? Cielik? Ej, jest dużo ludzi tutaj nagle.
Ej, widzisz? Mhm. Odpalili praca ten lokal. No da, na te trzy kamery nie wystarczyło. Jeszcze trzeba, wie pan, kogo odwiedzić? Kogo? No tych od pompy. Standardowo. A, no to już tam będzie u nich piąta, jak nie szósta nawet. To już najwyższa pora, żeby wstawać. Ej, gorzej jak ich nie ma, bo patrz. A nie, dobra, są. Tutti. Ale to jeszcze jedni, ci co mają piętrowe łóżko. No to będą nad nimi, trzeba poszukać zaraz. Nowa Wiksa? Mhm. Bo oni na tą nową Wiksę tam. Stawali. Standardowo, jak co poniedziałek u nich. Do szkoły trzeba wstawać. Jak oni muszą tych poniedziałków nienawidzić, sobie wyobraź. Każdy poniedziałek jest zawsze chujowy, ale ten to jest już wyjątkowo. Masz, Sadat Buffet będzie jako biznes, bo już ktoś zgłosił podanie. Na serwerze. Ej, ochroniarz wstaje! Patrz. Składa te łóżko swoje. Jak mi Sterus nie cofcie swoich fów, to wypierdala, bo coś powiedział, że mam wypierdalać. Panie ochroniarzu, tęskniliśmy. Spodnie podciągnąć. Wiesz, można umierać. Co on zakłada? Może kupę będzie robił. Dworaczka. No. Buty chowa. Zadzwonić teraz? Czy zaraz? Teraz puszczę. No tak powolutku można dzwonić. Patrzy się na kamerę. Co na kamery, kurwa? Niech odbierze telefon, a nie kamerę. Do domu zwija po przejebanej nocce. No dla niego nie była taka przejebana, całą nockę przespał. No, tylko ten drugi tam zaglądał znowu. Ale widać, że brakuje im już chęci. No, już Bosek przyzywa. Jebane chińskie gówno. Jak się patrzy. On myślał, może za kamerą jest jakiś telefon. On szuka. Takie mam wrażenie, jakby szukał. Nadal. Muzyczka. Telefonu. Dobranoc, Dareczku. Dobrej nocy. Haszka meszka, łololololo, obrażony do trzech pokoleń. Do trzech pokoleń wstecz obrażony. 420 widzów, a tylko 542 łapki w górę. No ale proszę wejść na czat. Do oglądania. Wyślemy pisma. Ja wydrukuję na karteczkach. O, zaproszenia. Nie. Będzie wejść na czat na 50 kartkach. Font 250 punktów. Może ten
przyjdzie odebrać. Osobiście w chuj się wyspał w końcu, bo to wejdzie. Tyle czasu, kurwa, siedzi na zewnętrznym jubanem. Herbatka będzie robiona. Znów czajniczek będzie odpalony. I w ogóle jak ta wtyczka wygląda, pa? Tak trochę... Ej, jak na tym! Jak na tym, no... W Ustroniu. Red Aspen. Takie same wtyczki. Aha. Tam były też takie, nie? Podobne. Od grzejnika. To jest angielska po prostu. No. A tam była taka dojebana, no. Była taka duża. A ja tam najebany ładowarkę chciałem podłączać. To 400 volt. To ci mu ten telefon przestał dzwonić. 542 łapki i tylko 414 oglądających. Wstawać z łóżek. Jutro po pracy się wyśpicie. No właśnie, dokładnie. Ja zaraz idę też spać, także... No ja też zaraz kończę. Może dzisiaj mi się uda wyspać, bo ostatnie noce mam jakieś przejebane. Zasypiam o 5, budzę się o 9. O 5. Budzę się o 5. Może dzisiaj będzie lepsza noc. Jutro nocka, Rafik. A taki to pożyje. Ty nie musisz spać w ogóle. No ale patrz, zadzwoniłem i przylazł tu. No to on nie wie. Nie wie dalej, człowieku. Reklamę bym obejrzał przed końcem. No panie, panie Mysterius, ja pana nie podpuszczam. To proszę poczekać, muszę magiczny polsat włączyć. Ej, YouTube, teraz jest dobry moment na stawienie reklamy. No. Sam mi to zaproponował przed chwilą. Tak? No. To widzisz. Ale w sumie nie sam mi to zaproponował. Dostałem powiadomienie, że teraz jest dobry moment na wstawienie reklamy. No dobrze. Dobrze, jak YouTube tak mówi, to... Dobrze, Suzuk robota. Wście хорошо jest. Nie wiem, czy teraz dzwoni, czy później, bo może ludzie oglądają paczki Doritosów w tym czasie. No właśnie. Ej, ale właśnie to było śmieszne, bo ja miałem też ekwiwalent Doritosów, tylko że biedronkowy i akurat Doritosy mi się wyświetliły. Podsłuchują pana. Hmm? Ja przecież nic z nich nie mówiłem, tylko że chipsy ją dodatku jeszcze. Ale patrz, on szuka, on nie wie, człowieku. On na każde zawołanie tu przychodzi. No. Za monitor patrzy. Ale ile... Jakby to podliczyć, te wszystkie godziny, to ile godzin on spędził na szukaniu? Zdecydowanie więcej jak tamten. No za tydzień, panie Gecko. Trzymaj się, pan. Tamten to co tylko pośpi, wyjebane jajce. Popatrzy się na kamerę, ten kurwa... O, drugi wraca. Sponsoruje, dokładnie. Pan może szukać razem. Picie mu przyniósł, dobry kolega. No masz. Masz tutaj Fantę za to, że siedziałeś 5 godzin na zewnątrz. Fanta pełna pół z wódką, żeby się zagrzał szybko. Krzyczy. Zwoli ci tutaj coś. Krzyczy. Ej, ale on pokazuje, że jak jest tam, to dzwoni, a jak jest tu, to nie dzwoni. Panie Mysteriusie, Matthew. Co się stało, panie Matthew? Panie Matthew. Ej, on po angielsku gada. When I'm here, I'm hearing from like here. Może tak jest Hindus po prostu. Oni mają taki łamany angielski chyba, nie? Ale zawsze... Mają angielskie wtyczki też mają. Bo to jest Singapur na 100%. Normal. No to trzeba zobaczyć Singapur, język urzędowy i wtyczka urzędowa. Urzędowa. Język urzędowy. Waluta. Gdzie? Angielski też tam jest. Angielski. Dolar singapurski. Waluta. Powierzchnia 728 km kwadratowych. O panie. Zobaczmy sobie na mapie, gdzie to jest. Obok Malezji. Kurwa. I patrz, taki kawał i tu jest internecik w pytkę. No.
Za wiesz, za całym tym pierdolnikiem, za Iranem, za Indiami, za Pakistanem, Afganistanem, Turkmenistanem, Nepalem, Tajlandią, za Wietnamem, człowieku. Przy Australii. Jakiś napis tam jest. Jaki napis? No. Szybko, szybko. Tutti, tutti. A już myśleliśmy, że ten. Już myśleliśmy, że nie będzie szukać w sobie. Będzie pan. Co pan? Ale pracę mają wpytę. W sensie jeszcze jakby zarobki były zajebiste, to ja bym mógł tak pracować, człowieku. Śpisz sobie na podłodze, co prawda, ale na podłodze zdrowo. Nawet jak są problemy z kręgosłupem, z kręgami, to się zaleca spanie na twardym. Dokładnie. No, prozdrowotnie, nie zmęczysz się. Wypłata zawsze na czas. Tylko zależy, bo mogliby cię dać na stanowisko tego drugiego pana, który siedzi przez cały czas na zewnątrz. Na podłodze tylko tekturze firmowej. O, właśnie. Spirit przyniósł. Czyściutki. Zaraz będą rozrabiać. Jak w PRL praca twoim drugim domem. Aj, karamba. On mu pokazuje teraz, że monitor, nie? To jest Pinky i mózg. I teraz najlepiej widać, kto jest mózg, a kto jest Pinky. Dokładnie. Ping, 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 ping. Dwa słowa po angielsku, czy po ichniemu? Jak drzwiami trzasnął. Co najlepiej rośnie na mrozie? Liczba zgonów wśród bezdomnych. Panie Befiu! Tak nie wolno. O! No idioci! Naprawdę staram się nie obrażać ludzi na kamerach, ale jak ktoś dwa tygodnie szuka źródła dźwięku i to tak w tak oczywisty sposób, on siedzi obok kamery i ta kamera dzwoni, a on szuka za monitorem, to naprawdę nie znajduje innego określenia. Więc to jest takie bardzo mocno za przeproszeniem, no ale jednak idioci. I to jest cały czas ta dwójka, no gdyby ktoś inny był, no to spoko. A ciekawe, czy oni są codziennie, bo jak wczoraj przecież wchodziłem zobaczyć, czy są online, co ci wysyłałem, to też był ten kudłaty wtedy. To może cały tydzień zapierdalaj. A może w dzień jest ktoś inny? No to sprawdź na przykład jutro. No, trzeba będzie wejść w dzień. Może akurat. Widać na nim zalety spania na ziemi. Proszę zobaczyć, jak prosto stoi. No, faktycznie nie naganno. Może bebek delikatnie pcha do przodu, ale mimo wszystko on to wszystko równoważy. Jak szuka. I trzeba by codziennie do nich wbijać, nagribać to i taką mega kompilację wrzucić na kanał. A można? Oni codziennie przez miesiąc oni by się nie skapnęli, człowieku. On sobie herbatki zalewa. Ten by sobie spał, jak, dzień jak co dzień, tamten by sobie siedział na zewnątrz, dzień jak co dzień. Indru dobrze napisał. Być może kamera jest tak umiejscowiona, że dźwięk rozchodzi się po całym pomieszczeniu, ale mam wrażenie, że to jednak idioci. Tak jest faktycznie, Intruz, bo jak puszczane było chyba na ostatnim streamie głośna muzyka, to tak napierdalało na tym, na odgłosie z kamery, że masakra. Było słychać, że się odbija wszędzie. Dzwonię? Ale jest pierdol do czajnika, bo się nie
No ledwo głowę wychylił, już dzwoni, no. I teraz mówi, słyszę, że dzwoni, a jak przejdę tutaj, to już przestanę. Resztkę na podłogę wyjebać, da. Klasycznie. I znowu, no jednak nie. Dalej szuka. Kask nawet jakiś rowerowy ma. Zaraz znajdzie tytoń, te do fajek. Tą maszynkę, gilzy. Tak, gilzy, dokładnie. Śmieszne papieroski znajdzie tutaj w tych skrytkach. Później u psychiatry. Panie doktorze, od 2 tygodni mam wrażenie, że ktoś do mnie dzwoni. I cyk, antydepresanty. Dzwonić, gdy mnie nie ma tam. Dzwonić, gdy mnie tam nie ma. Mogłoby tylko coś, co mnie widzi. Ciekawe, co to może być. Nobody gonna know. Drogi kapowniczku, od 2 tygodni te jebane bałofęgi nie dają mi spokoju pracować. Ale jej mózg kapowniczek. Kapowniczek to jest bardzo fajne słowo. W ogóle dobre jest to, że oni to zapisują w tym kapowniczku, a nie wiadomo, czy w ogóle ktoś do niego zagląda inny oprócz nich. No, oni zapisują sami dla siebie. Tak. Oni nie powiedzą, że coś się działo, bo się nic nie działo. Zobacz, czym przyjebałem teraz. No słyszę, jakiś bo on gdzieś dalej poszedł. Wodospad, proszę pana. Aha, o Jezu. Woda mu się strzelniczka wylała. Wraca? Wraca. No jak wchodzę, to nie słychać przecież, no. Zaraz spakuję wszystko do plecaka, telefon. Może leki wyjmie z plecaczka. A nie, faktycznie pakuję, patrz. On już ten papiery zostawił, wypierdala z roboty. Powiedzenie za porozumieniem stron. Ale dlaczego pan tu nie chce pracować? Bo nie, niech mi. Nieważne. Może w kasku dzwoni. No nie, no jak w kasku? No co? Ten wiatrak w sumie jest ustawiony idealnie na okienko. Jakby jakiś interesant do okienka podszedł, to by w ryj dostał wiatrem od razu. Jak tam jebać musi w środku, to interesant dostaje na mordę tym smrodem całym ze środka. Szefie, ja już nie wytrzymuję. Do choroszczę się sam wyślę. Może to te chusteczki dzwonią. No nie, no skąd chusteczki, jak? Ale musi mniej więcej wiedzieć, skąd ten dźwięk dobiega, bo cały czas pod kamerą siedzi. Więc musi ogarniać, skąd jest źródło tego dźwięku w jakiś sposób. Na kamerę już nieraz patrzył, ale przez to, że tamten mu tak w głowie miesza, mówi, że chuj wie, z którego to miejsca idzie, to jest taki, wiesz... Niepewny. Pinki i mózg. Teraz został tylko pinki, mózg wyszedł. Mhm. No teraz wiatrak sprawdzi, czy nie dzwoni. Będzie próbował go odebrać jeszcze. Ej, a włączę to UVB. Patrzy się. Ale jaką babinę w ogóle. UVB. Może on wie, że to jest kamera. Chyba wie. O. No. Nie, za czekaj, za bałofęga złapał. Nie, za telefon. A ja mu to centralnie nad mogną włączyłem.
Patrzę się na kamerę i tak odbieram ten telefon. Kurwa, co za łeb. Jaką ma minę. Boże, on... Nie wiem, już stary, nie wiem. Już przewyższa tutaj moje wszystkie... Zrobił jeszcze takie aha i podniósł telefon. O, napar z czajnika już wciąga, widać. Wciągnąć nosem, wypuścić ustami. Anna, nie kawagi. Wasili. Dbał fęgi odkłada na miejsce, widzisz? Stwierdził, że skoro w sumie tam słyszy baofengi, to je odłoży, żeby wszystko się zgadzało. Będzie sobie tłumaczyć, że do baofengi po prostu. Najśmieszniejsze jest to, że on już kiedyś wyłączył tą kamerę. Ale ją włączył z powrotem. Tak. To jest po prostu piękne. Baofengi? On nadal nie wie. Patrzy się na te baofengi. Na chuja, żebym to do ładowania odkładał. Mogły zostać wyładowane. Co mnie podkusiło, kurwa. Szefostwu zgłosi, że się sprzęt popsuł firmowy. Aż żal... Ej, zobacz jak ten. Opętało go coś. Nie da się w dół kamery dać niestety. Stacja ładowania baofengów jest na tym samym bezpieczniku co kamera. No i właśnie dlatego wyłączył internet i kamerę. Po czym zadzwonił w kurwiony szef, że stracił, wiesz, łączność z nimi całkowicie. Kalibrację na rządy słuchu robi. Podobne ruchy się wykonuje przy Face ID, żeby załapało. Może on tam kubeczek tu położy, powinien mu się spierdolić teraz ten kubek. Telefon na ten, żeby mógł oglądać się na zewnątrz spokojnie. A to... ciekawe, gdzie tamten poszedł. Po szefostwo. Bo on fajnie szuka. Jeszcze parę takich akcji i będą mieli porządek w budce. Co chwilę sprząta i przekłada. No i dobrze, nie taki burdel ma tutaj. Ja poczekam, aż wyjdzie. Wtedy będę pierdalać. Anna nie gawery i Wasili w środek. No panie ochroniarzu, proszę wyjść. Jak posłucham. Zamykać. Ej, drzwi się zjebały, widzisz? Ej, patrz, one są uchylane całkiem, on tego przez tą połówkę wychodzi. W sensie one są na bok uchylane, ale może się też otworzyć jak normalne drzwi. Kto jest z tobą na głosowaniu? Mężo, to ja. Idzie? No jobane baogęgi. A nie, po poduszkę przy okazji. Baofeng mu przypomniał. Ej, faktycznie papieru nie ma. Kolega poszedł na defekację. Siema, Mezio. Ma dość tego wszystkiego. Witam, witam. Telefon podnosi, bo słychać. No stacje numeryczne i chuj. Jak się przyciska. A, jednak wraca. Już nie, chuje. A robi nas w chuja teraz.
Ale maseczkę w oknie zmienili, tydzień temu była czarna, teraz niebieska, dziś niebieska powiewa. Chyba, że prezes Rady Parafii tutaj zwraca uwagę na szczegóły. Jak się patrzy! Jak tu jestem, to słychać cały czas. Tam lepiej słychać. A jak wejdę do środka? To znika. Dixon, nie chcę się na razie konwertować. Może na następnego streama wyślę misterowi. Jak się ten gimnastykuje. Zaraz przez okienko wskoczy. I hop. Ale nie, puszczę przez cały czas, może się nie skapnie. Okej. Okay. Chociaż chuj tam. Nie wiem, jak uważasz. No i... Najlepszy serwer epfaletolife.pl. Dołączajcie na Discord, zostawcie łapki w górę, a teraz przerwa na reklamy. Całuję, Andrzej. No i sklod. Okej. Okay. Temu, kto wysłał tego donata, trzeba wysłać karteczkę. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Jest wszystko dobrze nagłośnione na kartce. Przepraszam. Wypadł. Ależ pan... Trąbiczek mi wypadł. Od serca. Było mocne trąbnięcie. Ciekawe, co sąsiedzi sobie myślą, że zawsze w niedzielę od 20 słyszą co chwilę trąbiczek. Urodziny ma chłop codziennie. Co tydzień. Hikvision sprzedaje dyski SSD na te M2 w cenie NVMe. Co? Czyli wolne jak dyski SATA w cenie dysków NVMe, tych co mają tam po kilka tysięcy odczytu zapisu. Nagłaśniam go seksami, ale to niewiele mu daje. On już chyba teraz tak zostanie tam na zewnętrznym. No ale w końcu chyba się... O, pa. Delikatnie wygląda. Może powinien wejść do środka, skoro to teraz cały czas leci. Ale czego oni w ogóle pilnują? Tam samochody wjeżdżają i wyjeżdżają jak chcą przecież. No. Do niczego są niepotrzebni tam. Co? Te budki. Nie są tylko po to, żeby budki pilnować. Siema Piotr Hankus. Siemanko. Jak to pompuje. Tam fajnie u nich pompuje. Ta chwila przerwy ty i potem no... To jest najlepsze. No patrz, dziecko Boże. Nie zareaguje na was. Tak już dawno nie było. Zaraz przechodzień jakiś podejdzie, co się dzieje. Dziecko płacze w budce ochroniarskiej. To faktycznie. Ej, patrzy się. Ale wstanie czy nie? Telefon. To się nagrywał chyba. No to tamten nagrywał, w sumie ten chyba nie nagrywał. Ten nie. Ale wstał? Idzie tu? No on tego nie strzymie zaraz.
To będzie siedział teraz pewnie. Na kartce jakiejś usiadł. Telefon w rękę? Nie. A. Czajniczek. Baogengi? Coś tam sięgnął jeszcze. Szkoda, że się nie da obniżyć tej kamerki. 3, 2, 6. Okulary musi założyć. O, przeszło. Jobany Android. Pomidłuj się. Długo mu się blokowywało. No. Ale ma straszną pracę. Najpierw się wysłał, teraz siedzi na telefonie. Mówię, praca idealna. No praca marzeń. Każdy by tak chciał. I tak to można robić, tak jak w ochronie robimy po 24 godziny. No. Wyśpi się, kurwa. Jak w domu praktycznie. No. Żeby zaraz tego czerwonego YouTube'a nie odpalił. Teraz wygląda jak TikTok. No. Ogląda długiego psa. No, bardzo długi pies. Ja wam mówię, że ten ziomek jest bezdomny, on tam mieszka w tej budce. Ej, to w sumie dla bezdomnego to jest zajebista praca. Nie dość, że dostanie pieniądze, to jeszcze schronienie. Trafi na TikToku shota z samego siebie. To by było zajebiste. Już sobie wyobraź, on tam skroluje i nagle jego budka. On to ja jak spałem. On z jego IQ by pomyślał, że ten drugi go nagrał i wrzucił do internetu. Jeszcze by afera było to zrobił. Ten budziarz wszedł. Wygląda jak przyrządzić do walaja z małpy. Bezdomni nie mogą podjąć pracy. Dlaczego? Jak to wygląda w ogóle, jak się jest bezdomnym? Się chce podjąć pracę właśnie. Czy przez brak zameldowania, czy przez co w sumie? No pewnie tak. Weź mu powiedz, że jesteś szefem i żeby się zabrał do roboty. Ale ja nie gadam po ich niebu. Oni mają jakiś taki dziwny ten język, taki mieszany. Czasem jakieś słowo brzmi jak po angielsku, a czasem brzmi jak hinduskie, jakieś takie typowo. W Polsce może nie, w Singapurze wszystko jest możliwe. I sobie chłop oglądał. Powiadomienie jakieś dostał chyba. To. Da lajka? Mu się kichnęło. Zacina mu się to w pizdzie. Ogląda film o facecie w wódce. Ostatni przystanek do Horoszy. Odpalił chyba WhatsAppa. Adrian Nowak Żalno. Mój nowy numer WhatsApp. Dodać 48 720. Pisze coś. Może do tego drugiego. Słuchaj, bo to coraz gorzej tu jest w tej budce. Nie da się już w ogóle wysiedzieć. Filmik jakiś dostał. Andrzej. Jak spał tamten, mówię sobie. Ja tu w budce, ty na koncercie jakimś. Jakieś chyba mam talent albo coś takiego. Piękniejsze. No pięknie śpiewają, pięknie. Bardzo się podoba dla nas. I tak po jednej nutce. Babułki, kiełbasa. Oho. On teraz konsumuje sztukę, on nie ma czasu na jakieś... O, jednak ma. Skumał, że to jednak nie z telefonu. Ej, on odszedł. Panie Nojsu.
Bawi się tam, nie powiem czym. 600 subpunkcji cukru. W głowie się kręci się. Może się schował, żeby go nie było widać na kamerze. No bo patrz, telefon przez ten czas pionował w ręce. Taki nudny występ, że aż się przesnęło. Ej, może on głowę trzyma przy tych baofengach, czy tam z nich słychać. Puszczę, co? No. Baofeng? Już nie wiem skąd. Jaki to jest debil? No idiota, po prostu zwykły idiota. Już coś w ręce trzyma. On nie ogarnął myśl, że to kamera. No jak on do tej pory, że patrzy na te bofengi, co tam ma pod spodem, to... Jebany, jak Jezus po trzech nutkach zmartwychwstał. On się wykończy. Co on wygląda, jakby kierownicą jakąś kręcił tam? Kieguje okrętem swojego życia, proszę pana. Sam sobie statkiem. Sam sobie jest starem łodzią i rybą i wędkarzem. Idę chyba w Kimę. Ja też będę spierdalać, bo już prawie północ. Zaraz będzie 40. Kamery tak więcej nie ma. A go w sumie zostawimy sobie na przyszły tydzień. No pewnie też będzie, nie? Miejmy nowe kamery już, żeby był nasz. No, to jest nasz prywatny ochroniarz. Z takim na pewno nie zginiemy. Pan jeszcze puści Polsat na koniec i... O, to jeszcze Polsat puszczę. Sobie tu, o. Na dobry koniec. No, a teraz ci, co pozostali na czacie. Mamy do porozmawiania ze sobą. Ci, co do blokiem. Kurwa. Proszę się przyznawać raz. Jaka reklama była? Ej, właśnie, ciekawe, co się wyświetla innym ludziom. Cholera jasna, wydało się. Cholera jasna. Ja powiem tak. Wisła, ulica Malinka, za domkiem. W przyszłym roku, w lipcu. 18 Zapraszamy. Lipca. Zapraszamy. Wszyscy, którzy pozostali mimo reklamy. No i co? I dobrej nocy chyba, nie? Trzymaj to się. Dobranoc wsiem. De. 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 Dziękujemy. Do swidania, do następnego. Do następnego. I pamiętajcie, paletolife.pl, najlepszy serwer 3 jest najlepszy. Tak. Tak. Do swidania. De.